Wir lesen Richter 6. Przeczytajmy wspólnie z Księgi Sędziów, 6 rozdział. Przeczytamy 6 rozdział Księga Sędziów od 1 do 6 wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, naciągnęli Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Od wiersza 11. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: Pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł to do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: Weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą miał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: Ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. Tejże nocy rzekł Pan do niego: Weź
cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim i zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz z ułożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Mówili tedy jeden do drugiego, któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza, wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim, czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerubal, powiadając, niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadął w trąbę i skrzyknęli się wokoło niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów, i ci wyruszyli na ich spotkanie. Wtedy rzekł Gedeon do Boga, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało. Gdy bowiem wstał nazajutrz i ścisnął runo, wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy, tylko runo było suche, a na całej ziemi wokół była rosa. Nach dem Niedergang, den wir vor der Geschichte von Deborah und Barak gesehen haben, po tym wielkim upadku Izraela, który był zanim nastała ta historia Debory i Baraka, und der Befreiung, die Gott in wunderbarer Weise geschenkt hat, i tym wielkim wyzwoleniu, które Bóg w cudowny sposób darował, sollte man meinen, jetzt aber endlich hat das Volk Gottes gelernt. To może by ktoś pomyślał, no w końcu, teraz lud Boży czegoś się nauczył. Sie haben erlebt, zu was für einem Elend es führt, wenn man Gott nicht gehorsam ist. Przecież oni to widzieli, do jakiej nędzy to prowadzi, jeżeli się nie jest posłusznym Bogu. Was das für Folgen mit sich bringt. Jakież to następstwa pociąga za sobą. Wir haben das nicht betrachtet, aber in Kapitel 5, Vers 8 liest man im zweiten Teil. Myśmy o tym nie rozważali, ale w piątym rozdziale, w ósmym wierszu możemy o tym przeczytać. Sie hatten keine Waffe mehr.
że w drugiej części tego wiersza widać, że nie było wtedy w Izraelu żadnego rodzaju broni dla wojska. Weder Schild noch Lanze. Nie było ani tarczy, ani włóczni. Wie soll man ein Land vor Feinden verteidigen? Jak można by taki kraj bronić przed nieprzyjaciółmi, wenn man keine Waffen mehr hat? Jeżeli nie ma odpowiednich rodzajów broni? Wie soll man für den einmal den Gläubigen, den Heiligen überlieferten Wandel kämpfen? Jak mamy walczyć za tą raz wszystkim świętym przekazaną wiarę? Judas Brief. Tak jak czytamy to w liście Judy. Wenn man die Waffen dafür gar nicht mehr hat. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego rodzaju broni. Das bezieht sich sowohl auf unseren persönlichen Glauben. A to dotyczy zarówno naszego osobistego życia wiary, als auch auf unseren gemeinsamen Glauben. A też i to dotyczy naszej wspólnej wiary. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, gegen die wir kämpfen. Bo nie mamy do czynienia z ludźmi, przeciwko którym walczymy. Sondern wir haben es mit Satan und seinen Vasallen zu tun. Ale my mamy do czynienia z szatanem i jego wasalami. Dass er Menschen benutzt, ist wahr. To, że on używa ludzi, to też jest prawda. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ale my nie walczymy przeciwko ludziom, sondern im Blick auf diese geistlichen Einflüsse. Ale my walczymy z tymi duchowymi wpływami. Haben wir noch geschärfte Waffen? Czy my mamy odpowiednio naostrzoną broń? Das ist die Belehrung von Epheser 6 und der Waffenrüstung. Takie jest też i pouczenie, jakie płynie z Efezjan 6 rozdziału, w którym opisane jest zbroja. Wie vorhin gesagt, dazu brauche ich das Wort Gottes. Tak jak poprzednio już powiedziałem, w tym celu potrzebuję Słowo Boże. Nicht auf dem Regal. A nie po to, żeby ono stało na naszym regale z książkami. Sondern in meinem Herzen. Ale po to, aby ono znalazło się w moim sercu. Das ist das Kennzeichen der Jünglinge, 1. Johannes 2. I taka jest też i cecha, którą wyróżniali się młodzieńcy z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. Weil das Wort Gottes in dir wohnt. Ponieważ Słowo Boże w tobie mieszka. Und das kann nur sein, wenn ich das Wort Gottes lese mit Interesse und auf mein Leben anwende. A tak może się zdarzyć tylko wtedy, jeżeli ja będę Słowo Boże czytał z wielkim zainteresowaniem i będę je stosował w moim życiu. Wenn mir die Wahrheit über das persönliche Glaubensleben wertvoll ist, jeżeli ta prawda o moim osobistym życiu wiary staje się dla mnie bardzo kosztowna, und ich das verwirkliche, i wtedy, gdy ja będę to urzeczywistniał, und wenn mir die Wahrheit im Blick auf das gemeinsame Glaubensleben der Kinder Gottes wichtig ist, i jeżeli w moich oczach będzie to wspólne życie wiary wszystkich wierzących bardzo ważną sprawą. Die Wahrheit über die Versammlung des lebendigen Gottes. I ta prawda dotycząca zgromadzenia Boga żywego. Und ich das verwirklichen möchte. I wtedy, gdy ja będę chciał to wszystko urzeczywistniać. Dann bin ich in der Lage auch zu verteidigen. Wtedy dopiero będę w stanie też i bronić tego. Sonst nicht. Inaczej nie. Wofür lebst du dein Leben? Po co ty żyjesz twoim życiem? Was ist die Motivation deines Lebens? Jaka jest motywacja twojego życia? Was ist das Ziel für dein Leben? Jaki jest cel twojego życia? Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. I znowu czytamy, że synowie Izraelscy czynili to, co było złego w oczach Pana. Sie hatten kein Ziel mehr vor Augen. Oni nie mieli już przed oczami swojego celu. Um einen Weg nach unten zu gehen, bo aby iść drogą staczając się w dół, to brauchst du gar nichts zu tun. To nie potrzebujesz niczego robić. Das geht von selbst. Bo staczanie odbywa się samo przez się. Wenn du nicht mehr auf den Herrn Jesus siehst, oder ich. Bo gdy ty albo ja nie będziemy spoglądali na Pana Jezusa, wenn das Wort Gottes keinen Platz und keine Zeit mehr in meinem Leben hat, jeżeli Słowo Boże nie będzie miało miejsca w moim sercu i w moim życiu, dann musst du von dir aus nichts Böses tun, to wcale nie musisz coś złego czynić. Das kommt nach und nach von selbst. To będzie stopniowo następowało samo ze siebie. Das ist die Erfahrung des Volkes Israel gewesen. Takie było doświadczenie, jakie przeżyli w Izraelu. Und ist das nicht auch meine und deine Erfahrung?
A czyż to nie jest również też i doświadczenie, które przeszliśmy w moim i w twoim życiu? Es war böse in den Augen des Herrn. A było to złem w oczach Pana. Und er gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. I wydał ich Pan w ręce Midiańczyków na 7 lat. So, wir haben ein langes Kapitel vor uns. My mamy teraz przed sobą bardzo długi rozdział. Ich möchte deshalb einige Grundprinzipien aus diesem Kapitel vorstellen. I dlatego chciałbym tylko te najważniejsze zasady z tego całego rozdziału uwypuklić. Zuerst müssen wir verstehen, was ist dieser Feind. Najpierw musimy to zrozumieć, co to jest za nieprzyjaciel. Midian. Midiańczycy. Was haben sie getan? Co oni czynili? Sie kamen über das Land. Oni nadciągali nad do kraju izraelskiego. So dass das Volk Israel in die Berge, in die Klüfte fliehen musste. Także ten lud izraelski musiał uciekać w góry i kryć się w rozpadlinach skalnych i w jaskiniach. Und dadurch wurde der Ertrag verdorben. Też oni powodowali, że cały plon tego kraju był zniszczony. Dass wenn immer man gesät hatte in Israel, die Midianiter kamen und alles mitgenommen haben. Bo jeżeli w Izraelu było coś zasiane, to w czasie żniw przychodzili Midiańczycy i wszystko pożerali. Das ist ein Unterschied zu den bisherigen. I to jest właśnie ta różnica do dotychczasowych wrogów. Bisher kamen die Feinde und machten sich sesshaft in dem Land. Dotychczas nieprzyjaciele przychodzili i oblegali cały ten kraj izraelscy. Jetzt kommt ein Feind, der immer nur zwischendurch kommt. A teraz przychodzi taki nieprzyjaciel, który tylko na konkretne okresy czasu ich napada. Dann wenn es Nahrung gibt, die hat er weggenommen. Akurat wtedy, gdy w Izraelu pojawia się pożywienie, zabiera je i odchodzi. Wofür steht diese Nahrung? Co tutaj obrazowo przedstawia to pożywienie? Sie steht für das Irdische. Ono przedstawia rzeczy ziemskie. Dieses Irdische wurde letztlich weggenommen. I to, co ziemskie, zostało im do końca zabrane. Oder ich muss besser sagen, i jeszcze może lepiej by było powiedzieć, diese Nahrung, die eigentlich die himmlische Nahrung ist, to pożywienie, które w zasadzie jest tym pożywieniem niebiańskim, sie wurde dem Volk Israel weggenommen. Ono zostało ludowi izraelskiemu zabrane. Wodurch wird uns die himmlische Nahrung weggenommen? A przez co nam zabierane jest to pożywienie niebiańskie? Indem wir uns auf Dinge konzentrieren, die anderer Art sind. Przez to, że będziemy się koncentrowali na innych rzeczach, które same w sobie są innego rodzaju. Das Ergebnis ist, dass Israel sehr verarmte. A skutek tego jest taki, że Izrael bardzo zubożał. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Czegoś takiego też poprzednio nie mieliśmy. Dass es eine Verarmung war, die das Volk Israel nicht nur von Waffen befreite. A było to zubożenie tego rodzaju, że nie tylko Izraela pozbawiło wszelkiego rodzaju broni, sondern sie hatten eine regelrechte Unterernährung im geistlichen Sinn. Ale oni doświadczali w tym duchowym względzie ciągłego niedożywienia duchowego. Wodurch wird dem gläubigen Nahrung, geistliche Nahrung weggenommen? Przez co wierzącemu może być zabierane te duchowe pożywienie? Der Jesus zeigt das in dem Gleichnis vom Sämann, ich nehme Lukas 8. I spójrzmy w Ewangelię Łukasza w 8 rozdział. Pan Jezus tutaj podaje to podobieństwo o siewcy. Und da heißt es in Vers 14. I tam możemy w tym 8 rozdziale Łukasza w 14 wierszu przeczytać. Was aber in die Dornen von diesem Samen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. A to ziarno, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Also so wie in Israel diese Körner der Weizen nicht wirklich zur Reife kamen.
I tak też, podobnie jak w Izraelu, te ziarna pszenicy nie mogły dojść do pełnego stopnia dojrzałości. Jedenfalls nicht für das Volk Israel. No przynajmniej nie dojrzały dla ludu izraelskiego. So ist das hier durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens. Tak i my tutaj możemy oglądać, że przez troski, przez bogactwo i przez te wygody tego życia. Sorgen des Lebens. Troski tego życia. Das ist nicht, dass wir uns um unsere Familie kümmern. To nie chodzi tutaj o to, że my mamy troszczyć się o nasze rodziny. Sondern das heißt, dass nichts anderes mehr vor meinem Herzen steht, als wie kann ich irdische Nahrung beschaffen, irdisches Wohlergehen beschaffen für meine Familie. Ale tu chodzi właśnie o to, że ciągle będę się martwił o to, jak mam te ziemskie dobra dla swojej własnej rodziny ciągle tylko pozyskiwać i pozyskiwać. Reichtum des Lebens. A bogactwo życia. Heißt, dass ich richtig Geld scheffeln möchte für mich und meine Familie. Oznacza, że ja chciałbym czerpać ciągle pieniądze dla siebie i dla swojej rodziny. Und Vergnügungen ist direkt böse. A te rozkosze życia w tym okazują się złem. Dass ich dieses Leben benutzen möchte, um es mir gut gehen zu lassen. Bo chciałbym te przyjemności życia wykorzystywać, aby mnie się dobrze powodziło. Kennst du das aus deinem Leben? Czy znasz takie sytuacje z twojego życia? Dass die ständige Sorge um das Wohlergehen, vielleicht um Reichtum und vielleicht einfach um Urlaub und allein diese Dinge dein ganzes Herz erfüllt. Że może właśnie troski o dobrobyt w twoim życiu albo troski o dobrze spędzony urlop zabierają ci cały czas, jaki masz do dyspozycji. Natürlich dürfen wir Urlaub machen. Naturalnie wolno nam przecież wyjechać na urlop. Wir dürfen in einem Haus wohnen, dürfen ein Auto haben. Przecież wolno nam mieszkać w domu, wolno nam posiadać samochód. Aber wenn das ganze Zentrum meines Lebens wird. Ale jeżeli te rzeczy staną się całkowicie centrum całego mojego życia, dann wird keine Zeit mehr für Nahrung sein. Wtedy nie będzie już więcej czasu na pożywienie. Seht ihr, das ist die Zucht Gottes hier. Tak, spójrzcie na to tak, że to jest właśnie ta karząca ręka Boża. Das ist, wie Gott dem Volk deutlich machen wollte, dass sie auf einem falschen Weg sind. To jest to, co Bóg chciał temu narodowi pokazać, że znajdują się na błędnej drodze. Denn wie kann ich glücklich sein in meinem Leben, wenn nur diese Dinge mein Herz erfüllen? Bo jak mogę być szczęśliwy w moim życiu, jeżeli tylko wyłącznie te rzeczy wypełniają moje serce? Der Jesus sagt etwas später in Lukas 12. Pan Jezus powiedział troszeczkę dalej w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Im Blick auf diesen reichen Kornbauer. I to w nawiązaniu do tego bogatego gospodarza, który wiele ziarna zebrał. Lukas 12, vers 20. Łukasza 12 rozdział, 20 wiersz. Du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Troszkę dalej. Ty, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Takim jest właśnie ten, kto dla siebie samego skarby gromadzi, a nie jest bogaty w sprawach Bożych. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so ein Ungläubiger wie dieser Kornbauer. Może ty powiesz, ja nie jestem taki niewierzący jak ten rolnik, który miał tyle ziarna. Dann stellt sich umso mehr die Frage. To wtedy tym bardziej powstaje takie pytanie. Warum sammelst du für, bereitest du für etwas, das du hier auf der Erde sowieso zurücklassen musst? Dlaczego ty chcesz gromadzić coś, co i tak na tej ziemi musisz zostawić? Wir wissen alle ganz genau, dass wir nichts mit in den Himmel nehmen können von unseren äußeren Dingen. My bardzo dokładnie o tym wiemy, że nic z tych zewnętrznych rzeczy nie jesteśmy w stanie ze sobą zabrać do nieba. Und trotzdem ist mein ganzes Sinnen immer wieder auf diese Dinge konzentriert. A pomimo tego całe moje skoncentrowanie jest skierowane na te ziemskie rzeczy?
Deshalb sagt der Jesus, so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt. I dlatego Pan Jezus powiedział, takim jest ten, który dla siebie samego te skarby ziemskie gromadzi. Das kann ich genauso wie du sein, die wir an den Herrn Jesus glauben. Takim może być dokładnie każdy z nas, ty i ja, którzy wierzymy w Pana Jezusa. Und dann sind wir praktisch nicht reich in Bezug auf Gott. I wtedy w praktyce nie będziemy bogaci, jeśli chodzi o Boga. Die Schlussfolgerung, die der Jesus dann zieht in Vers 29. A wniosek, jaki tutaj Pan Jezus sam wyciąga w 29 wierszu, jest taki. Ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, sondern trachtet, Vers 31, nach seinem Reich. Und dies wird euch hinzugefügt werden. 12 rozdział Łukasza, 29 wiersz. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. 31 wiersz. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Hat Salomo das nicht erlebt? Czy tego właśnie nie doświadczył osobiście Salomon? Und kannst du und ich dasselbe nicht erleben? A czy ty i ja nie będziemy tego samego doświadczali? Keiner von uns wird so intelligent sein wie Salomo. A przecież żaden z nas nie będzie tak inteligentnym jak Salomon. Keiner von uns wird so reich sein wie Salomo. I żaden z nas nie będzie tak bogatym jak Salomon. Keiner von uns wird so viel Autorität besitzen wie Salomo hatte. I żaden z nas nie będzie posiadał tak dużo autorytetu, jaki posiadał Salomon. Und das ist auch vollkommen unwichtig. A wszystkie te rzeczy są całkowicie nieważnymi. Aber sei sicher, wenn dein Herz auf den Herrn gerichtet ist. Ale bądź tego pewien, że jeżeli twoje serce w pełni będzie skierowane na Pana. Und nicht auf das Irdische. A nie na te rzeczy ziemskie. Dann wirst du glücklich sein. Wtedy będziesz szczęśliwy. Und immer noch ausreichend leben können. I zawsze będziesz mógł wystarczający sposób żyć. Ich möchte noch eine zweite Seite von Midian vorstellen. Ale musimy jeszcze przedstawić drugą stronę tych Midiańczyków. Wo kam Midian her? Skąd Midiańczycy w ogóle pochodzili? In 1. Mose 25 lesen wir. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale możemy przeczytać, dass Midian Nachkomme von Abraham und Ketura war, że Midiańczycy byli potomstwem Abrahama i Ketury. Vers 2 heißt es, sie gebar ihm Simran, Jokshan und Medan und Midian und so weiter. Czytamy w drugim wierszu, ta urodziła mu Zimrana, Jokshana, Medana, Midiana i tak dalej. Aus Kapitel 37, a z 37 rozdziału możemy się dowiedzieć, sehen wir dann weiter, dass die Midianiter, widzimy dalej, że Midiańczycy zugleich Ismaeliter gewesen sind. Jednocześnie byli Ismaelitami. In Vers 25, das ist diese Gefangennahme von Josef. W 25 wierszu tu cały ten rozdział mówi o tym pojmaniu Józefa. Ist ein Zug Ismaeliter genannt. Wspomniankowana jest karawana Ismaelitów. Und in Vers 28 ist dann von den midianitischen Männern die Rede. A w 28 wierszu jest właśnie mowa o tych mężach midiańskich. Und aus Richter 1 wissen wir, a z Księgi Sędziów, z pierwszego rozdziału możemy się dowiedzieć, dass die Kinder des Kenitas, des Schwagers Mose, da in dieser Palmenstadt waren, Vers 16, że synowie Kenity, Hobaba, teścia Mojżeszowego, którzy mieszkali w tych miastach palm. Und aus 2. Mose 2 wissen wir, dass Mose ja in diesem midianitischen Land gewesen ist. A z drugiej Księgi Mojżeszowej możemy się dowiedzieć, że właśnie Mojżesz przebywał w tym kraju Midiańczyków. Wir lesen also in dreierlei Hinsicht, dass die Midianiter Verwandte von dem Volk Israel waren. A więc trzykrotnie możemy to zobaczyć, że Midiańczycy to w zasadzie byli spokrewnieni z Izraelem. Über Ketura, über Hagar und über Mose. I to spokrewnieni przez Keturę, przez Hagar i przez Mojżesza.
Wovon sprechen dann die Midianiter? A więc obrazowo, na co wskazują Midianczycy? Von unseren Verwandten. Na naszą rodzinę. Was ist unsere Verwandtschaft? Kto to jest nasza rodzina? Wir haben das schon gesehen bei Moab. Myśmy już to widzieli w przypadku Moabu. Dass Moab ist auch eben der Verwandte über Lot von dem Volk Israel gewesen. A tak pobocznie mówiąc, to Moab też jest rodziną Izraela poprzez Lota spokrewnioną. Und er spricht von unserem Fleisch. To wskazuje obrazowo na nasze własne ciało. So auch Midian als unser Verwandter, unser Fleisch, das wir bis an unser Lebensende nicht ablegen. Tak jak też i Midiana, nasze własne ciało, nie jesteśmy w stanie odłożyć na bok aż do końca naszego życia. Es verwundert deshalb auch nicht, dass wir hier in Vers 3 unseres Kapitels Midian, Amalek und die Söhne des Ostens beisammen finden. I dlatego nie powinno nas dziwić, że tutaj w trzecim wierszu mamy wspomnianych Midiańczyków, Amalekitów i ludzi ze wschodu. Amalek finden wir in 2. Mose 17. Amalekitów znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 17. rozdziale. Sie haben das Schwache des Volkes dort angegriffen. Czytamy o tym, że oni napadali wszystkich tych, którzy byli słabi z ludu Bożego. Und die Söhne des Osten sind die, die sich darum herumlagern um das Volk. A wszyscy synowie wschodu to są ci, którzy rozłożyli się obozem wokoło Izraela. So sprechen diese drei Feinde von unserem Fleisch. I tak obrazowo tych trzech nieprzyjaciół wskazuje na nasze własne ciało. Aber nicht wie Moab in der Faulheit besonders des Fleisches. Ale nie tak jak Moab wskazywał na te lenistwo naszego własnego ciała. Sondern das Fleisch, das sich immer dann meldet. Ale wskazują na ciało, które zawsze wtedy się zgłasza. Wenn es darum geht, dass die geistlichen Segnungen geerntet werden müssen. Jeśli zaczyna właśnie obowiązywać, że należy żniwować te duchowe błogosławieństwa. Und wo uns dann das Fleisch auf 100 andere Möglichkeiten hinweist, die wir tun können. A wtedy okazuje się, że ciało nam wskazuje na 100 różnych innych powodów, co moglibyśmy zamiast tego czynić. Sei sicher, dass in dem Moment, wo du das Wort Gottes lesen möchtest. Bądź pewny, że w tym momencie, w którym przychodzi ci na myśl, że trzeba czytać Słowo Boże, wo du über Gottes Segen für uns Gläubige nachdenken möchtest. I w tym momencie, że ty chcesz rozmyślać na temat tych Bożych błogosławieństw dla ludu Bożego, über den Herrn Jesus. Chcesz rozmyślać o Panu Jezusie, das Telefon klingelt. Zadzwoni akurat telefon. Oder dir fünf Dinge einfallen, die du gerade jetzt unbedingt machen musst. Albo przyjdzie ci na myśl pięć innych rzeczy, które koniecznie musisz w tym momencie zrobić. Und wie reagiere ich dann? I wtedy jak na to reagujemy? Lasse ich diese drei Völker über mir Herrschaft bekommen? Czy ja pozwolę na to, aby te trzy rodzaje narodów nade mną zaczęły panować? Oder sage ich nein. Albo powiem dobitnie nie. Herr, du bist mir so wichtig, dass ich mich mit dir und deinem Wort beschäftigen möchte. Panie, ty jesteś dla mnie tak ważnym, że ja chcę się tobą i twoim słowem zajmować. Dieses Fleisch hat einen mächtigen Verbündeten. A to ciało ma bardzo wielkiego, ważnego, sprzymierzonego. Das ist der Teufel, Satan. To jest diabeł, szatan. Der durch Amalek gerade eben diese Schwachen des Volkes angegriffen hat. Ten, który właśnie przez Amaleka zaczął atakować wszystkich słabych z ludu izraelskiego. Deshalb geht es um echtes Widerstehen. I dlatego chodzi o to, abyśmy się szczerze pragnęli przeciwstawić. Und sei sicher, das Fleisch gebärdet sich wie Heuschrecken, Vers 5. I bądź tego pewien, że to ciało będzie się tak zachowywało i rozmnażało jak szarańcza, tak liczne jak szarańcza. Piąty wiersz. Einmal Heuschrecken da und du hast nichts mehr, was übrig bleibt. Bo gdy spadnie obłok szarańczy,
to okazuje się, że nie pozostaje do życia na tej ziemi nic zielonego. 2. Mose 10 zeigt, dass Gott das als Gericht über die Feinde benutzt. Druga Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, pokazuje dobitnie, że Bóg szarańcze używał jako sąd nad nieprzyjacielem Izraela. Richter 6 zeigt, dass Gott das als Zuchtmittel über sein Volk benutzt. Ale ten 6 rozdział Sędziów pokazuje, że Bóg używa szarańcze jako środek tej karności Bożej, jaka spada na Izraela. Amos 7, die ersten Verse zeigen, dass Gott das gleiche Mittel benutzt, um sein Volk irgendwann wieder in der Zukunft zur Einsicht zu führen. A Księga Proroka Amosa, 7 rozdział, na samym początku pokazuje, że Bóg właśnie przez szarańcze będzie kiedyś w przyszłości doprowadzał swój naród do opamiętania. Israel verarmt sehr, lesen wir. I czytaliśmy tutaj, że zubożał wtedy Izrael bardzo. Und sie schreien zu dem Herrn. I zaczęli wołać do Pana. Wohl uns, wenn wir noch merken, dass wir geistlich verarmen. Dobrze, jeżeli my jeszcze to jesteśmy w stanie zauważyć, że duchowo żeśmy zubożeli. Dass wir merken, dass unser Glaubensleben irgendwie leer geworden ist. Że zauważymy, że nasze życie wiary stało się puste. Und lass uns dann auch mal schreien. I wtedy chciejmy wołać, krzyczeć. Wie auch in Kapitel 4 sehen wir auch hier. Tak jak w 4 rozdziale tej Księgi Sędziów, również i w tym 6 możemy to oglądać, dass von einem Bekenntnis keine Rede ist. Że nie ma tu ani jednego słowa, że ktoś cokolwiek wyznawał. Vers 7, sie schreien wegen Midian. W 7 wierszu czytamy, że oni wołali do Pana z powodu Midiańczyków. Kennen wir das nicht? Czy my czegoś takiego też nie znamy? Wer Kinder hat? Kto ma dzieci? Warum schreien denn unsere Kinder? To wie, dlaczego nasze dzieci krzyczą. Weil sie Böses getan haben? Dlatego, że one uczyniły coś złego? Oder als Angst oder Folge der Strafe? Czy z tego powodu, że boją się kary? Lub drugie, że dostały tą karę i wtedy krzyczą. Wir als Eltern haben bei täglich Anschauungsmaterial. My, rodzice, mamy taki codzienny materiał do obserwowania. Was für uns selber in unserem geistlichen Leben wahr ist. Aby uzmysłowić sobie, co w nas samych, w naszym własnym, codziennym życiu odbywa się. Wie oft seufzen und klagen wir über die Folgen von unserem Tun? Jakże często my jęczymy i narzekamy z powodu następstw naszych złych czynów. Dass wir irgendwie noch spüren, my to jeszcze w jakiś tam sposób odczuwamy. Aber nicht darüber, dass wir Gott verunehrt haben. Ale już nie odczuwamy, że tym właśnie myśmy zniesławili Boga. Dass wir als Gläubige ein Leben ohne Gemeinschaft mit dem Herrn geführt haben. Że my jako wierzący prowadziliśmy życie bez społeczności z Panem. Gott ist trotzdem voller Barmherzigkeit. A Bóg jest pomimo tego pełen miłosierdzia. Er schickt einen Propheten, Vers 8. On zesłał proroków, tak jak to czytamy w wierszu 8. Wenn Gott einen Propheten schickt, jeżeli Bóg posyła proroka, dann stimmt es in aller Regel mit dem Volk Gottes nicht. Dann stimmt es mit dem geistlichen Zustand des Volkes Gottes nicht. To w większości przypadków to nie jest zgodne z tym duchowym stanem ludu Bożego. Jeszcze raz? To dlatego, że ich własny stan duchowy jest niedobry. Das bedeutet aber auch, dass die Rettung aufgeschoben wird. A to też i oznacza, że ten ratunek jest odsunięty w czasie. Warum tut Gott das? Dlaczego Bóg to czyni? Weil er möchte, dass das Volk sich in das Licht Gottes stellt. Bo on chce, aby lud Boży właśnie samego siebie postawił w tym świetle Bożym. Wir können uns ausruhen, wenn man immer auf einen Retter wartet, der uns weiterhilft. Ausruhen? Ja, also darauf ausruhen. Man kann einfach auf einen Retter warten. Można tak po prostu oczekiwać na Wybawiciela. Ohne innerlich in das Licht Gottes des Selbstgerichts gekommen zu sein. Bez wewnętrznego samego siebie postawienia w tym świetle Bożym.
Das möchte Gott nicht. Nie, tego Bóg nie chciałby. Und deshalb schickt er manchmal, bevor er Rettung gibt, erstmal einen Propheten. I dlatego, zanim on daruje wybawienie, to wysyła czasami proroków. Der uns also deutlich macht, jemand, der uns deutlich macht, in was für einem geistlichen Zustand wir uns befinden. Kogoś takiego, który nam dobitnie to uzmysłowi, w jakim nędznym duchowym stanie żeśmy się znaleźli. Dieser Prophet hat eine zehnfache Botschaft hier. Ten prorok tutaj niesie dziesięciokrotne poselstwo. Ich muss da jetzt einfach darüber hinweggehen. I tu w tym momencie musimy nad tym przeskoczyć. Denn dieses Kapitel zeigt, gdyż ten rozdział pokazuje, dass Gott die Dinge selbst in die Hand nimmt. Że Bóg osobiście wszystkie rzeczy bierze w swoje ręce. In Kapitel 4 sahen wir, dass Deborah längst da war. W czwartym rozdziale to oglądaliśmy, że Debora już od dawien dawna tam w Izraelu była. Aber Gideon muss erst zubereitet werden. Ale Gedeon najpierw musiał być przygotowany. Irgendjemand hat mal gezählt, ktoś kiedyś policzył, dass es 100 Verse über diese Geschichte Gideons gibt. Że na temat tej historii tego Gedeona zapisanych jest 100 wierszy. Mehr als über jeden anderen Richter. Więcej, znacznie więcej niż w stosunku do innego sędziego z tej księgi sędziów. Nebenbei der zweite Richter, der sehr ausführlich beschrieben wird, Simson. A oprócz tego druga osoba z tych sędziów, który też dość dokładnie jest opisany, czyli Samson, ist in gleicher Weise wie Gideon jemand, der in besonderer Weise von Gott erweckt wird. Jest też takim mężem jak i Gedeon, który w szczególny sposób został przez Boga pobudzony do tego. Und so zeigt uns Kapitel 6 die Zubereitung eines Dieners. I w ten sposób pokazuje nam ten szósty rozdział przygotowanie takiego sługi Bożego. Gott hatte einen Boten gesendet, den Propheten. Bóg posłał swoich posłańców, proroków. Jetzt kommt er selbst, Vers 11. A teraz on osobiście przychodzi w tym 11. wierszu. Aber nicht um zu handeln, ale nie po to, aby zacząć działać, sondern um zuzusehen. Ale po to, aby się przyglądać. Wenn er in unser persönliches und gemeinsames Glaubensleben sehen würde, so wie hier bei Gideon. Jeżeli on by nasze osobiste życie wiary pooglądał, tak jak przyglądał się Gedeonowi, würde er auch nur einen einzigen sehen, wie Gideon? Czy on by tylko tego jednego, jedynego Gedeona zobaczył wśród ludu Bożego? Dem es um die Dinge des Herrn geht? Kogoś takiego, komu by naprawdę chodziło, zależało na tych sprawach Bożych? Oder könnte er dich und mich anschauen und sehen, dass da doch welche sind, die die Dinge des Herrn auf dem Herzen haben? Albo mógłby on przyjrzeć się tobie i mnie i stwierdzić, że jednak są też i inni tacy, którym zależy na tych sprawach pańskich. Es ist eindeutig Gott, der beruft. To jest jednoznacznie wiadome, że to jest Bóg tym, który powołuje. Aber es ist doch interessant, dass er denjenigen beruft, der als einziger tätig war da. Ale jest to interesujące, że on powołuje takiego, który jako jeden jedyny był czynny. Keiner von uns soll aus sein auf große Dinge. Żaden z nas niech nie będzie nastawiony na jakieś wielkie rzeczy. Aber junge Leute fragen immer, was für Aufgaben können wir tun für den Herrn? Ale bardzo często młodzi ludzie pytają się, jakimi zadaniami moglibyśmy się zająć dla naszego Pana. Dann fang doch mal an, den Weizen auszuschlagen. Wtedy ty rozpocznij od właśnie wyklepywania pszenicy czy młócenia. Weizen, Johannes 12, ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Pszenica według Jana 12 rozdziału to jest obraz na samego Pana Jezusa. Der als das Weizenkorn in die Erde gefallen ist, um zu sterben.
On jako te ziarnko pszeniczne wpadł do ziemi, aby umrzeć. Und dann viel Frucht hervorgebracht hat. Aby potem przynieść wiele owocu. Das ist insofern sehr interessant. To właśnie jest na tyle tak bardzo interesujące. Als das Weizenkorn damit mit der vielen Frucht, sprich mit der Versammlung in Verbindung steht. Że to przynoszenie tego wielkiego owocu przez to ziarnko pszeniczne wskazuje właśnie obrazowo na zgromadzenie. Alttestamentlich gesprochen mit dem Volk Gottes. Mówiąc językiem Starego Testamentu natomiast, to wskazuje na lud Boży. Wenn jemand ein Herz hat für den Herrn Jesus und arbeitet in der Beschäftigung mit ihm. Jeżeli ktoś ma serce otwarte dla Pana Jezusa i pracuje, zajmując się Panem Jezusem. Und dadurch auch ein Herz für seine Versammlung hat und Gottes Gedanken dafür. I ma również serce dla zgromadzenia Bożego i otwarty jest na Boże myśli. Sei sicher, er wird auch dich dann benutzen können. To bądź tego pewien, że i Pan będzie mógł ciebie używać. Vielleicht nicht in dieser einzigartigen Weise wie Gideon. Może nie w taki jedyny w swym rodzaju sposób jak Gedeona. Darauf sollten wir sowieso nicht schielen. Sehen. Na tego rodzaju służbę nie powinniśmy szczególnie spoglądać czy dążyć do tego. Gideon schlug den Weizen aus in der Kälte. Czytamy tutaj, że Gedeon mucił tę pszenicę w tłoczni. Das ist natürlich ein seltsamer Ort für Weizen. Rzeczywiście, to jest bardzo szczególnego rodzaju miejsce dla pszenicy. Aber Zeiten des Niedergangs sind Zeiten, wo man eben erfinderisch sein muss. Ale czasy upadku to są czasy, w których człowiek musi być wynalazcą. Es ging wenigstens darum, den Weizen auszuschlagen, wo auch immer. Tutaj Gedeonowi chodziło o to, aby mucić tą pszenicę, nieważne gdzie. Vielleicht tust du das auch im Verborgenen, ohne dass andere das sehen. Może i ty to czynisz w skrytości, tak że nikt inny o tym nie wie. An der Tenne, das war oben, da wurde man gesehen. Bo jeżeli ktoś wychodził na klepisko, które było na wzgórku, to tam był widziany przez wszystkich. Vermutlich hat keiner von uns angefangen, das Evangelium in aller Öffentlichkeit weiterzugeben. Na pewno żaden z nas nie rozpoczynał od tego, aby w publiczny sposób głosić Ewangelię. Sondern in Briefkästen vielleicht, nachts, wo ihn keiner gesehen hat. Ale może ktoś rozpoczynał od tego, że zaczął traktaty rozdawać i najpierw wrzucając je do skrzynek listowych, tak, aby nikt nie widział tego. Aber fang an damit. Ale zachęcam, zacznij i od tego. Vielleicht schämst du dich vor deinen Freunden, das Wort Gottes zu studieren. Może ty wstydzisz się przed twoimi przyjaciółmi wziąć do ręki Słowo Boże, aby je studiować. Dann tu es im Verborgenen, aber tu es. Wtedy czyń to w skrytości, ale czyń to. Der Herr sieht ihn. Pan widzi tu Gedeona. Er kam und setzte sich, der Engel des Herrn. I czytamy, że anioł pański przyszedł i usiadł i przyglądał się. Er erscheint ihm. Ukazuje się jemu. Das heißt, er offenbart sich. To znaczy, objawia się tu mu. Denn derjenige, der sich für die Sache des Herrn einsetzt. Bo ten ktoś, kto jest czynny w sprawach pańskich. Der wird eine persönliche Begegnung mit dem Herrn immer haben. Ktoś taki zawsze będzie miał szczególnego rodzaju spotkania z Panem. Nicht leibhaftig, nie cieleśnie, aber doch in einer Weise, wo du den Herrn ganz bewusst erlebst. Ale w taki sposób, w który ty w bardzo świadomy sposób będziesz mógł przeżywać obecność Pana. Und du wirst erleben, dass der Herr auch zu dir sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. I ty będziesz mógł tego doświadczyć, że Pan również do ciebie będzie mógł powiedzieć: Pan z tobą, mężu odważny czy waleczny. Der Herr ermutigt. Bo Pan zachęca. Und das tut er nicht in einer Weise, dass er das nicht so meinte. I nie czyni to w taki sposób, który by wskazywał, że on nie ma tego na myśli, to co mówi. Für ihn bist du dann ein Held, wenn du dich um seine Dinge kümmerst, auch in Zeiten des Verfalls.
Dla niego jesteś mężem walecznym, odważnym. Jeżeli będziesz czynił działo w sprawach pańskich, nawet w tych czasach tego upadku. Wenn Gott zu ihm sagt, du bist ein tapferer Held. Jeżeli to Bóg powiedział, ty jesteś mężem walecznym albo odważnym. Der Herr ist mit dir. I Pan jest z tobą. Dann sehen wir bei Gideon. To w przypadku Gedeona możemy to zobaczyć. Dass er sich sofort eins macht mit dem ganzen Volk. Że natychmiast Gedeon się w swoim stanowisku zjednoczył z całym ludem Bożym. Der Herr kann mich nicht benutzen, wenn ich meine, ich wäre etwas Besonderes. Pan nie może mnie używać, jeżeli ja będę sobie o samym sobie myślał, że ja to jestem szczególnego rodzaju. Deshalb sagt Gideon, wenn der Herr mit uns ist, nicht mit mir. I dlatego Gedeon powiedział, jeśli Pan jest z nami, nie powiedział, jeśli jest ze mną. Das, was er als Antwort gibt in Vers 13, tą odpowiedź, którą czytamy, jaką dał on w 13 wierszu, zeigt, dass er sich wirklich auseinandergesetzt hat mit der Situation des Volkes. Wskazuje na to, że on rzeczywiście zaczął się już wcześniej zastanawiać nad całą sytuacją tego ludu Bożego. Da hat nicht einer aufs Blaue heraus einfach den Weizen geerntet. To nie chodziło tutaj o takiego męża, który by nie wiadomo skąd miał nagle żniwować pszenicę. Wer sich für die Sache des Herrn einsetzt, der sieht den Zustand des Volkes Gottes. Bo kto się zaczyna wstawiać w tych sprawach pańskich, to jest ktoś taki, który widzi cały stan ludu Bożego. Der macht sich eins mit dem traurigen Zustand des Volkes Gottes. I on się utożsamia z całym tym smutnym stanem ludu Bożego. Und wie schon vorhin gesagt, er geht zum Anfang zurück, der Herausführung aus Ägypten. I tak jak już powiedziałem na samym początku, on wraca w myślach do samego początku, czyli aż do Egiptu. Gideon fragt Gott, warum hat uns denn alles dies betroffen? I Gedeon pyta się Boga, dlaczego nas to wszystko spotkało? Was ist die Antwort Gottes? A jaka jest odpowiedź Boża? Gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Gott gibt ihm keine direkte Antwort. Bóg nie daje mu tutaj bezpośredniej odpowiedzi na pytanie. Denn Gideons Worte zeigen, dass er sich mit der Geschichte beschäftigt hatte. Bo słowa wypowiedziane przez Gedeona świadczą o tym, że on naprawdę zajmował się w swoim sercu tą historią Izraela. Und deshalb sicherlich klar erkennen konnte, was die Ursache für die Zucht Gottes war. I z całą pewnością mógł też i to jasno rozpoznać, jakie były też i przyczyny tego złego stanu Izraela. Stattdessen ermutigt Gott ihn. Zamiast tego, to Bóg właśnie zaczyna go tutaj zachęcać. Und macht ihm deutlich, du hast eine Kraft. I dobitnie mu to uświadamia, że ty masz twoją siłę. Natürlich nicht in dir selbst. Naturalnie, nie w tobie samym jest ona. Aber dadurch, dass du dich auf Gott stützt. Ale ona jest w tobie dlatego, że ty się opierasz na Bogu. Wie hättest du sonst den Weizen ausschlagen können? Bo jakże mogłoby być to inaczej, skoro ty w taki sposób wyklepujesz tą pszenicę? Und so wie ich das Volk Israel aus Ägypten heraufgeführt habe. I w taki sam sposób, w jaki ja ten lud izraelski wyprowadziłem z Egiptu. Indem ich Mose gesandt hatte. Przez to właśnie, że ja posłałem do nich Mojżesza, so sende ich jetzt auch dich. Tak, w ten sam sposób ja teraz wysyłam ciebie. Das hatten wir gestern auch im Blick auf Barak gehört. Wczoraj mogliśmy właśnie taki sam przykład oglądać w osobie Baraka. Und wie bei Barak finden wir auch hier wieder Worte. I tak jak w przypadku Baraka również i tutaj znajdujemy odpowiednie słowa. Vers 15 kann man in unterschiedlicher Hinsicht verstehen. Wiersz 15 można rozumieć w różnorodnym punkcie widzenia. Einerseits bestätigt es, dass Gott immer solche Mittel benutzt, die schwach sind. Z jednej strony to potwierdza, że Bóg używa takie środki, które same w sobie są słabe. Zweitens allerdings zeigt es uns auch. Po drugie, pokazuje nam i również to,
dass Gott nur solche benutzen kann, die sich bewusst sind, dass sie selbst keine Kraft besitzen. Że Bóg może używać tylko takich, którzy sami w sobie są tego świadomi, że nie posiadają siły. Drittens aber sehen wir auch, ale po trzecie możemy też i to tutaj zobaczyć, dass wir Gott entgegnen können Dinge, dass wir Gott auf Gottes Auftrag ein Nein sagen können, że my w stosunku do Bożego zlecenia możemy powiedzieć nie. Und dabei manchmal Gründe suchen, die einfach nicht stichhaltig sind. I po prostu wyszukujemy takich powodów usprawiedliwienia, które w zasadzie nie mają zbyt mocnego oparcia. Hauptsache nicht ich. Najważniejsze to, żebym nie był ja. Du hast ganz klar gespürt durch den Herrn, du sollst jetzt das oder jenes sagen oder tun. Ty na przykład bardzo dobrze to kiedyś odczuwałeś, że w konkretnej sytuacji miałeś coś powiedzieć albo coś uczynić w sprawie pańskiej. Nein, Herr, ich bin zu jung. I wtedy powiedziałeś, nie, panie, jestem za młody. Nein, Herr, das ist zu schwer. Albo, nie, panie, to jest za trudne. Da gibt's so und so viele andere, die viel passender sind dafür. I powiedziałeś, jest tylu innych, którzy bardziej są odpowiedni do tego celu. Und. I to jeszcze mogłoby być przytoczone. War er wirklich so arm? Czy rzeczywiście on był taki biedny? Wo kommen denn auf einmal später die 10 Knechte her? Skąd on później nagle wziął 10 sług? Also so ganz scheint es ja wohl gar nicht zu stimmen, was er da vorbringt. A więc wydaje się, że niezbyt to zgadzało się, co on tutaj za usprawiedliwienie podawał. Deshalb geht Gott auch auf seinen Einwand nicht ein. I dlatego też Bóg w ogóle nie zwracał uwagi na jego wymówki. Übrigens auch nicht auf den du vielleicht einwerfen möchtest für dich. I również Bóg nie będzie zwracał uwagę na twoje wymówki, które ty chciałbyś przytoczyć. Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Tylko Pan powiedział, ja będę z tobą, a ty pobijesz Midiańczyków jak jeden mąż. Vers 17 zeigt uns einen Charakterzug von Gideon. A 17 wiersz pokazuje nam tu pewną cechę tego Gedeona. Er will immer wieder Zeichen haben. Gedeon ciągle na nowo chce otrzymywać znaki. Das ist ein Problem auch in unseren Tagen heute. To jest też i problem w naszych dzisiejszych czasach. Wir stehen vor Entscheidungen. My stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji. Oh, ich möchte gerne ein Zeichen haben. I wtedy mówimy, o jakże ja bym chciał odpowiedni znak otrzymać. Natürlich wollen wir eine Entscheidung fällen auf der Grundlage des Willens Gottes. Bo naturalnie my chcemy podejmować decyzję zgodnie z wolą Bożą. Aber warte nicht auf den Zettel von oben. Ale mówię, nie czekaj, aż spadnie ci karteczka z nieba. Der wird nicht kommen. Bo ta karteczka nie dotrze do ciebie. Und ich kenne keine Entscheidung, i nie znam żadnej takiej decyzji, wo Gott uns nicht, oder mich jedenfalls, in einer gewissen Unsicherheit gelassen hat, w której to Bóg nas, a przynajmniej mogę to powiedzieć w stosunku do samego siebie, nie zostawił w takiej niepewności, weil er nämlich nicht möchte, dass wir nachher sagen, ganz klar, so muss ich handeln und ich vertraue dabei auf mich dann. A to dlatego, abyś nie mógł później w przyszłości powiedzieć, że to ja musiałem tak zacząć działać i ja musiałem na sobie samym teraz zaufać. Wir müssen im Glauben handeln. My musimy zacząć działać we wierze. Und Glaube heißt eben, dass wir die Dinge nicht sehen, fassen können. A wiara to oznacza, że my tych rzeczy nie jesteśmy w stanie uchwycić. Nie możemy ich również zobaczyć. Er gibt eine innere Ruhe, eine innere Sicherheit. Ale Pan daje wewnętrzny spokój i zapewnienie. Und oftmals haben wir rückblickend doch wohl dankbar sagen können, es war die gute Hand des Herrn. A jakże często, spoglądając wstecz, mogliśmy powiedzieć w swoim życiu, jednak to była ręka Pańska, która tak kierowała. Aber wenn ich manchmal höre, wie jemand sagt, ich bin 100% klar, das und jenes zu tun. Ale jeżeli słyszymy, że ktoś mówi o samym sobie, jestem 100% pewny, że mam tak zrobić. Dann rate ich immer zu einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung. To radzę, abyśmy byli w tym względzie powściągliwi i ostrożniejsi. Wir werden darüber hinaus in diesem Kapitel lernen.
Ale ponadto jeszcze z tej treści tego rozdziału możemy się nauczyć, dass kein einziges dieser Zeichen Gideon geholfen hat. Że ani jeden z tych znaków nie pomógł Gedeonowi. Gott hat sich dreimal oder noch mehr in einzigartiger Weise erwiesen. Bóg trzykrotnie albo nawet i więcej w szczególnego rodzaju sposoby okazał swoją moc. Und Gideon ist kein Stück sicherer dadurch. A Gedeon ani jeden raz nie był przez to kawałeczek albo bardziej pewny tego. Das erste, was jetzt tut, ist, dass Gott oder diesem Engel eine Gabe geben will. Pierwszą rzecz, którą on tutaj uczynił, to on chciał temu aniołowi pańskiemu przynieść dar. Gott neigt sich zu ihm herab und wartet sogar. A Bóg na tyle się skłonił do niego, że chciał też i zaczekać, aby on ten dar przygotował. Gideon macht dieses Ziegenböckchen. I Gedeon przygotował również tego koziołka. Ungesäuerten Kuchen und ein Efa Mehl. Przygotował te niekwaszone placki i jedną efę mąki. Um es zu bringen. Po to, aby przynieść Panu. Eigentlich soll es ein Friedensopfer sein, eine Mahlzeit gemeinsam. W zasadzie miało być to tą ofiarą spokojną, takim wspólnym posiłkiem. Und doch ist es eine Ziege, die bringt. A jednak jest tutaj koziołek, którego on tu przynosi. Ein typisches Sündopfer. Który jest przedstawicielem typowej ofiary za grzech. Durchaus passend in diesem Fall. Jak najbardziej pasujący do tego przypadku. Denn das Volk hatte gesündigt. Gdyż ten naród zgrzeszył. Dass Gideon nicht faul gewesen ist. Faul. To, że Gedeon nie był tutaj w tym względzie leniwy, sehen wir an dem Mehl. To możemy również i rozpoznać w tej ofierze z mąki. Das waren immerhin 40 Liter. Bo ta miara, która tu jest wymieniona, to jest ilość 40 litrów mąki. Gott sucht solche fleißigen Gideons auch heute. Bóg poszukuje takich pilnych Gedeonów również i dzisiaj. Gott schüttet die Brühe weg, die nicht nach den Gedanken Gottes gemacht war. Bóg wylewa na bok tą polewkę, która nie była zgodna z myślami Bożymi. Und schickt Feuer aus dem Felsen, das Fleisch verzehrt. I on zesłał ogień ze skały, aby on strawił tą ofiarę. Und in dieser Verbindung verschwindet der Engel des Herrn. I w powiązaniu z tym od razu zniknął anioł pański. Was für ein Zeichen Gottes, dass sich eins macht mit diesem Opfer. Jaka jest tutaj cecha Boża? To, że on się tutaj zjednoczył z tą ofiarą. Rettung für das Volk Gottes gibt es nur durch das eine Opfer des Herrn Jesus. Ratunek dla ludu Bożego jest możliwy tylko i wyłącznie przez tą jedną ofiarę Pana Jezusa. Und was ist die Antwort Gideons auf dieses Zeichen? I jaka jest odpowiedź Gedeona na tego rodzaju znak? Er hat Angst, weil meint zu sterben, dass den Engel des Herrn gesehen hat. On zaczął teraz się bać, że umrze, bo widział anioła pańskiego. Sicherheit? Hat das zur Sicherheit bei ihm geführt, dieses Zeichen? Czy ten znak doprowadził go do pewności siebie? Nein, sogar zu Angst. Nie, nawet do jego strachu. Übrigens mit einem gewissen Recht. Übrigens mit gewissem Recht. I poza tym, prawidłowo, że tak się to stało. Wenn du auf das Werk des Herrn Jesus siehst als Ungläubiger, bo ty, gdy spoglądasz na dzieło Pana Jezusa jako człowiek niewierzący, dann kann uns nur Angst und Bange werden. To takiemu człowiekowi, takiego człowieka może ogarnąć tylko strach i bojaźń. Denn das ist das Gericht, das jeder Ungläubige eine Ewigkeit lang erfahren muss. Bo to jest sąd, który będzie musiał niewierzący na całą wieczność ponosić. Und wenn Sünden in meinem Leben sind, die nicht geordnet sind, als Gläubiger meine ich. I teraz, jeżeli w stosunku do wierzącego mówię, w jego życiu pojawią się grzechy, które nie zostaną uporządkowane, dann muss mir das auch Angst machen. To ta sytuacja też powinna napełnić mnie strachem. Nicht, dass ich verloren gehen könnte. To nie z tego powodu, że ja mógłbym z tego powodu pójść na wieczne potępienie.
Aber Gott ist ein verzehrendes Feuer auch für die Gläubigen. Ale Bóg jest również ogniem trawiącym również dla wierzących. Er kann nämlich Sünden nicht dulden. Dlatego, że on nie może ścierpieć grzechu. Aber der Herr zeigt uns, dass das Werk eine viel höhere Folge, Ergebnis hat. Ale Pan również na to wskazuje, że to dokonane dzieło ma znacznie wznioślejsze następstwa. Der Herr sprach zu ihm, Friede dir. Bo Pan powiedział, pokój tobie. Und auf dieser Grundlage baut Gideon dann einen Altar. Baut er einen Altar. I na podstawie tego właśnie Gedeon zbudował ołtarz. Seht ihr, bevor Gott Gideon in den Dienst senden kann, tak, spójrzcie na to. Zanim Bóg mógł Gedeona wysłać w służbę, muss eine Beziehung zu Gott in Ordnung sein. To najpierw jego związek z Bogiem musiał być doprowadzony do porządku. Das können wir grundsätzlich so sagen in Bezug auf den Menschen. Zasadniczo możemy to powiedzieć w stosunku do wszystkich ludzi. Und das ist genauso wahr für uns, die wir gläubig sind. Ale dokładnie tak samo jest to prawdą w stosunku do nas, którzy jesteśmy wierzącymi. Bevor Gott möchte, dass wir als Gläubige in den Dienst für ihn treten. Zanim Bóg chciałby, abyśmy my wstąpili w służbę dla Niego. Das heißt, diesen horizontalen Dienst. To znaczy, abyśmy tą poziomą służbę wykonywali. Möchte, dass meine Beziehung vertikal nach oben in Ordnung ist. Bóg chce, aby ten nasz stosunek i związek z Nim pionowy był najpierw uporządkowany do porządku. Diese Beziehung zu Gott geht immer vor der Beziehung zu Menschen. Ten stosunek w stosunku do Boga, to powiązanie z Bogiem musi być na pierwszym miejscu, zanim będzie możliwy ten związek z ludźmi na tej poziomej płaszczyźnie. Anbetung geht vor Dienst. Uwielbienie zawsze jest na pierwszym miejscu przed służbą. Nicht anstelle, sondern zuerst. Nie zamiast, ale najpierw. Wenn du dem Herrn dienen möchtest, jeżeli ty chcesz służyć Panu, dann kommt die Frage des Gedächtnismahls, die Frage der Anbetung zuerst. To najpierw ta sprawa tej pamiątki pańskiej, tego uwielbienia musi być na pierwszym miejscu postawiona. Nicht nur dass wir das tun, sondern auch wie wir das tun. Tu nie chodzi tylko o to, abyśmy to w ogóle czynili, ale chodzi o to, jak to czynimy. Aber dann kommt auch der Dienst und das Zeugnis. Ale potem też i przychodzi też i ta służba dla świadectwa. Und deshalb muss Gideon dann diesen Altar, diesen Götzenaltar umwerfen. To dlatego właśnie Gedeon miał zburzyć ten ołtarz dla bożka. Nimm den Stier deines Vaters und zwar den zweiten siebenjährigen Stier. Weź tego wołu twojego ojca, tego, który ma 7 lat. Er muss ihn schlachten. Musiał go teraz zabić. Und dann auf dem neuen Altar bauen. I zbudować nowy ołtarz. Sehr interessant, dass dieser Stier 7 Jahre alt war. To jest bardzo interesujące, że ten wół miał 7 lat. Manche glauben, dass es 7 einjährige Stiere waren. Niektórzy tłumaczą to, że było to 7 jednorocznych wołów. Aber es hat, wenn wir einmal das so nehmen, wie es hier steht, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tak, jak to tutaj jest napisane, dann ist doch der direkte Bezug zu der Sklaverei, in der sich das Volk Israel befand. To widzimy tutaj bezpośrednie odniesienie do tego niewolnictwa, w jakim znajdował się lud Boży. 7 Jahre. 7 lat. Seht ihr, der Herr Jesus hat mitgelitten. Tak, spójrzcie na to, Pan Jezus też współcierpiał. Er hat keinen Anteil an unserem Versagen. On nie miał żadnego udziału w tym, że my żeśmy zawiedli. Aber 7 Jahre war er dabei. Ale on 7 lat był przy tym. Übrigens deshalb auch diese Kälte, wo Gideon den Weizen ausschlug. To dlatego też i ta prasa, w której Gedeon wyklepywał te ziarno pszenicy. Die von diesem Treten spricht des Weins. Ta,
Ta właśnie prasa tego wina, która obrazowo wskazuje na cierpienia. Der Herr macht sich eins mit den Leiden seines Volkes, selbst wenn es unsere Schuld ist. Pan też jednoczy się z tymi cierpieniami swojego ludu, nawet jeżeli one są spowodowane przez naszą winę. Gideon muss den Altar umreißen. Gedeon miał zburzyć ten ołtarz bożków. Er muss einen Altar Gottes aufrichten. Miał zbudować ołtarz dla Boga. Und da diesen Stier dann opfern. I miał tam tego wołu ofiarować. Wenn du dem Herrn dienen möchtest, jeżeli ty chcesz służyć Panu, dann musst du früher oder später Farbe bekennen. Musst du früher oder später zu dem Herrn Jesus stehen. To wcześniej czy później ty musisz się przyznać do Pana Jezusa. Es reicht nicht, einen Altar der Anbetung zu haben. To nie wystarcza, aby mieć ołtarz uwielbienia. Du musst auch einen Altar des Zeugnisses vor der Welt haben. Ty musisz również mieć i ołtarz twojego świadectwa przed światem. Wenn deine Nachbarn, deine Schulkameraden, deine Arbeitskollegen nicht wissen, dass du gläubig bist. Jeżeli twoi sąsiedzi, twoi współpracownicy i twoi koledzy w szkole i na studiach nie wiedzą, że ty jesteś dzieckiem Bożym, dann kann der Herr mich oder dich auch nicht zu einem Dienst für ihn benutzen. To wtedy Pan nie może ciebie ani mnie używać do służby dla Niego. Der Arbeitsplatz ist kein Evangeliumsfeld. Miejsce pracy to nie jest pole ewangelizacji. Aber man muss doch wohl sehen und wissen, dass ich Christ bin. Ale muszą wszyscy widzieć i muszą to wiedzieć, że ktoś jest chrześcijaninem. In dem Volk Gottes hier waren die Dinge total verdreht. W tym narodzie Bożym opisanym w tej księdze te rzeczy były całkowicie na odwrót. Es war das Volk Gottes. A przecież to był lud Boży. Aber derjenige, der sich auf die Seite Gottes stellte, ale ten ktoś, kto stanął po stronie Bożej, sollte deswegen getötet werden. On miał tylko z tego powodu być zabity. Das kennen wir aus der Kirchengeschichte auch. My to znamy również i z historii Kościoła. Da waren es solche, die sich Christen nannten, die andere umgebracht haben, die wirklich treu waren. Bo byli tacy, którzy nazywali siebie chrześcijanami, a innych zabijali tylko z tego powodu, że byli wiernymi. Und zu einem gewissen Grad könnte das auch in unserer Zeit heute so sein. I do pewnego stopnia takie coś może też i w dzisiejszych czasach jeszcze nastąpić. Und ich rede jetzt nicht von solchen, die irgendwie weit weg sind. I nie mówię tu w tym miejscu o kimś takim, kto w dalekim kraju mieszka. Kann es nicht sein, dass solche, die das Wort Gottes für sich ernst nehmen, czy nie może tak być, że ktoś, kto dla siebie samego bardzo poważnie Słowo Boże traktuje, vielleicht nicht ermordet werden, może nie będzie zamordowany, aber zur Seite gedrängt werden, ale będzie po prostu zepchnięty na bok. Ihr sollt nicht das Wort erheben dürfen. I wy nie możecie tutaj się odezwać. Auf euch wollen wir nicht hören. Będą nam mówili, my nie chcemy na wasze słowo słuchać. Wir wollen uns auf unserem Weg und nach unseren Gedanken, von unseren Gedanken nicht von euch irgendwie wegbringen lassen. My nie damy sobie tutaj wpływać na nasze drogi, na nasze myśli. Eine total verdrehte Welt. Jest to całkowicie przekręcony, odwrotnie postępujący świat. Wenn derjenige, der Gott dienen möchte, bo ten, kto chce Bogu służyć, rausgeworfen wird. Bywa wyrzucany. Natürlich darf ich für mich das nicht in Anspruch nehmen. Naturalnie wziąć coś takiego na siebie samego, denn ich kann das auf eine falsche Weise, bo ja mogę to czynić w błędny sposób, und auch mit falschen Gedanken tun, i w błędnych myślach będąc, obwohl ich für mich in Anspruch nehmen will, pomimo tego, że ja chcę tak postępować, dass ich auf der Grundlage der Schrift handle, żebym działał zgodnie z tymi zasadami Słowa Bożego. Das muss ich dann auch auf der Grundlage des Wortes Gottes natürlich erklären. To ja rzeczywiście na podstawie Słowa Bożego muszę być w stanie wyjaśnić. Gott hilft seinen Knechten, so wie Gideon hier. Bóg pomoże swojemu słudze, tak jak pomógł Gedeonowi. Oft von ganz unerwarteter Seite. Bardzo często w sposób nieoczekiwany. Wie hier von seinem Vater.
Tak, dokładnie jak tutaj Gedeon dostał pomoc ze strony swojego ojca. Und Gideon kann frei weggehen. I Gedeon mógł odejść wolno. Nimm dir Gideon zum Vorbild. Weźmy sobie Gedeona na wzorzec do naśladowania. Vielleicht handelst du auch erst bei Nacht. Może najpierw zaczniesz działać w nocy. Aber noch einmal, tu es. Ale jeszcze raz to powtarzam, czyń to. Der Herr wird es belohnen. A Pan to wynagrodzi. Die Verse 33 bis 35 zeigen. Wiersze od 33 do 43 pokazują, do 40 pokazują, wie sich die Feinde sammeln, jak ci nieprzyjaciele znowu się zgromadzili. Und Gott jetzt Gideon benutzen kann. I teraz Bóg może Gedeona używać. Seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu den Menschen war geklärt. Jego stosunek do Boga i jego stosunek do ludzi był już teraz uporządkowany. Und deshalb kann er in die Posaune stoßen und der Geist des Herrn kam über ihn. I dlatego on był w stanie teraz zadąć w trąbę i Duch Pański mógł być czy ogarnąć go. Und doch ist Gideon immer noch nicht sicher. A jednak Gedeon dalej nie jest tego pewien. Vielleicht ist er ein wirklich gutes Bild von mir und von dir. Ale może on właśnie jest dobrym obrazem ciebie i mnie. Der Herr hat sich uns erwiesen. Pan mu się przecież ukazał. Ich bin auf deiner Seite. Powiedział, ja jestem po twojej stronie. Und trotzdem haben wir immer noch Angst, seinen Willen zu tun. A my dalej jeszcze obawiamy się wykonać to, co jest jego wolą. Er bittet Gott. On prosi Boga. Wenn du Israel durch meine Hand retten willst. Jeżeli ty chcesz Izraela moją ręką wybawić. Siehe, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne und wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, dann weiß ich, dass es so ist. To ja rozłożę runo wełny na klepisku, jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. Gott erfüllt das. Bóg to spełnia. Und Gideon ist immer noch nicht zufrieden. A Gedeon dalej nie jest zadowolony. Es muss genau umgekehrt nochmal sein. I prosi, aby stało się dokładnie na odwrót. Gott erfüllt das noch einmal. Bóg to spełnia jeszcze raz. Und doch sehen wir beim nächsten Kapitel. I jednak oglądamy w następnych rozdziałach, dass er immer noch Angst hat. Że on dalej jeszcze się boi. Vers 10 zeigt das. 10. wiersz 7. rozdziału dobitnie to pokazuje. Wir sehen daraus. Z tego możemy też zobaczyć. Frage nicht nach einem Zeichen. Ty w swoim życiu nie pytaj o znak. Das wird dich nicht sicher machen. Bo znak nigdy nie doda ci pewności. Stütze dich auf das Wort. Ty opieraj się o Słowo Boże. Und dann geh hin in deiner Kraft. I idź w twojej własnej sile. Der Herr wird mit dir sein. A Pan będzie z tobą. Was dieses Vlies bedeutet, hebe ich mir jetzt einmal für morgen Abend auf. To, co dotyczy tego runa, wykład tego zostawię sobie na jutro. Aber nimm dir Gideon zum Vorbild. Ale chcę jeszcze raz powtórzyć, weź Gedeona jako wzorzec do naśladowania. Fang im Kleinen an deiner Stelle. I rozpocznij od małych rzeczy w twoim miejscu. Dann wird der Herr dich auch weiter benutzen können. Bo wtedy będzie dopiero mógł Pan ciebie do innych, dalszych rzeczy używać. Herzlichen Dank. Wir lesen zusammen Richter 7. Przeczytajmy wspólnie 7 rozdział Księgi Sędziów. Księga Sędziów, 7 rozdział. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem, wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszeli.
Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 000, a pozostało 10 000. I rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona: przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów zatrzymał. A obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem Purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim giermkiem Purą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midiańczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków. Dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmiecie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano straże, zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby 3 chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić, i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali, wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb,
Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet Szytta w kierunku Serera, aż do krańca Abel Mehola koło Tabat. Skrzyknęli się tedy mężowie izraelscy z plemienia Naftaliego, Aszera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midiańczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze efraimskie z rozkazem: stąpcie, aby zabiec drogę Midiańczykom i odetnijcie im dostęp do wód aż do Bet Bara nad Jordanem. Skrzyknęli się tedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Bet Bara nad Jordanem. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt midiańskich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeba zabili przy tłoczni Zeba i gonili Midiańczyków, a głowę Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. Wir haben gestern begonnen mit der Geschichte Gideons. Wczoraj rozpoczęliśmy rozważanie historii życia Gedeona. Und wir haben zum Schluss noch offen gehabt die Bedeutung dieses Wollflieses. I zostawiliśmy jeszcze na samym końcu wyjaśnienie tego znaczenia runa wełny. Wir haben gesehen, dass uns die Geschichte Gideons und die Feindschaft von Midian das folgende zeigt. Widzieliśmy również i to, że historia Gedeona i nieprzyjaźń Midiańczyków pociąga za sobą pewne następstwa. Dass der Feind uns den himmlischen Segen wegnehmen möchte. Widzieliśmy, że nieprzyjaciel chce nam zabierać niebiańskie błogosławieństwa. Und Gott lässt zu, dass wir diesen himmlischen Segen verlieren. I Bóg to dopuszcza, abyśmy te niebiańskie błogosławieństwo stracili. Wenn wir uns von ihm abwenden als sein Volk, gdy od niego się odwracamy, będąc jego ludem. Und auf der einen Seite irdische Dinge in den Mittelpunkt unseres Lebens treten lassen, i pozwalamy, aby ziemskie rzeczy wstępowały w środek naszego życia. Und auf der anderen Seite das Fleisch wirksam werden lassen in unserem Leben. A z drugiej strony, abyśmy pozwalali, żeby nasze ciało było działające skutecznie w naszym życiu. Das kann eine solche Macht über uns ausüben. I wszystko to może tego rodzaju siłę, potęgę, moc nad nami rozwinąć. Dass wie Heuschrecken überhaupt nichts mehr von dem Segen von uns genossen wird. Że tak jak po napadzie szarańczy nigdzie nie będziemy mogli znaleźć wokoło nas błogosławieństwa. Israel verarmte sehr, haben wir gelesen. Czytaliśmy w tamtym miejscu, że wielce zubożał Izrael w tym czasie. Das heißt, das ist nicht nur irgendwie so ein Teil, der uns weggenommen wird. A to oznacza, że to nie tylko jakaś cząstka jest nam wtedy zabrana, sondern von diesem geistlichen himmlischen Segen haben wir überhaupt nichts mehr in unserem persönlichen Genuss. A to oznacza, że z naszych duchowych błogosławieństw w ogóle nic nam nie zostaje do korzystania. Und das kann auch wahr sein für uns als Geschwister gemeinsam. I to może być też i prawdziwe w stosunku do nas wierzących w społeczności między nami. Wenn wir am Ort einen Weg gehen in die Welt hinein. Bo jeżeli w danej miejscowości zboru jednego będziemy obierali drogę prowadzącą do świata, wo wir als Geschwister durch irdische Dinge geprägt sind, gdzie my jako wierzący będziemy cechowali się tymi rzeczami ziemskimi, oder bei uns das Fleisch im Allgemeinen hervorkommt, nicht das geistliche Element, i w ogóle ciało będzie na pierwszym miejscu w nas się pojawiało, a nie elementy duchowe, dann mögen wir noch die normalen Zusammenkünfte haben, to może tak być, że będziemy wprawdzie jeszcze mieli utrzymane wspólne godziny zgromadzeń, aber wir kommen aus den Zusammenkünften heraus und haben irgendwie keine neue Kraft gewonnen, ale będziemy wychodzili z tego zgromadzenia nie pozyskawszy nowej siły.
dann suchen wir im Allgemeinen den Fehler bei anderen. I z reguły będziemy poszukiwali błędów u kogoś drugiego. Statt bei uns selbst anzufangen. Zamiast rozpocząć poszukiwanie od siebie samego. Und einmal darüber nachzudenken, wo ich für mich persönlich oder für meine Familie eine Änderung in den Lebensinhalten vornehmen kann. Aby się zastanowić, gdzie ja w moim własnym życiu rodzinnym powinienem poszukiwać błędów i od czego rozpocząć, żeby to zmienić. Vielleicht machen wir diejenigen verantwortlich, die gerade noch Verantwortung übernehmen am Ort. Może będziemy wtedy robili za to wszystko odpowiedzialnymi tych, którzy rzeczywiście przejmują w miejscowym zgromadzeniu odpowiedzialność. Die Führer am Ort. Którzy są tymi przywódcami w danym miejscowym zgromadzeniu. Statt für sie zu beten. Zamiast za nich się modlić. In diesem Zusammenhang kurz noch eine Ergänzung zu gestern Nachmittag. I w związku z tym jeszcze krótkie uzupełnienie wykładu z wczorajszego. In Kapitel 5, Vers 2 habe ich gehört, steht in der polnischen Übersetzung etwas über lange Haare. Wróćmy do 5 rozdziału, do 2 wiersza. Na początku tego wiersza słyszałem, że tutaj w polskim tłumaczeniu Biblii mowa jest o zapuszczonych, bujnych włosach. Im Grundtext steht aber eigentlich, weil Führer führten in Israel. W oryginalnym tekście Biblii jest napisane w tym miejscu to dlatego, że w Izraelu byli przywódcy, którzy przewodzili Izraelowi. Daher meine Bemerkung gestern oder auch heute Abend im Blick auf die Führer, die Verantwortlichen am Ort. I dlatego moje uwagi dotyczą i wczoraj, i dzisiaj wszystkich tych, którzy w miejscowym zgromadzeniu są duchowymi przywódcami. Wir haben dann gestern gesehen, dass Gott sein Instrument zubereitet. Wczoraj o tym słyszeliśmy, że Bóg przygotowywuje swoje instrumenty do działania. Wie immer benutzt Gott in seiner Souveränität, wen er will. Jak zawsze Bóg w swojej suwerenności przygotowywuje i używa tego, kogo on sam chce obrać. Und doch sind es oft solche, die selber schon Interesse haben an Gott und seinen Dingen, wie hier Gideon. A jednak jak zwykle to bywają ci, którzy mają zainteresowanie sprawami ludu Bożego, tak jak oglądaliśmy, że Gedeon tym był zainteresowany. Wir haben gesehen, dass Gott ihn beruft, einen Altar des Friedens, der Anbetung zu bauen. Widzieliśmy, że Bóg go do tego wezwał go, aby on zbudował ołtarz pokoju i spokoju. Und dass dann als zweites der Altar des Dienstes, des Zeugnisses auch folgt. Aby również za tym nastąpiła budowa ołtarza tej usługi i działania. Gideon ruft dann unter der Leitung des Geistes Gottes das Volk zusammen in den Kampf. I Gedeon pod działaniem Ducha Bożego zwołał lud izraelski do działania. Obwohl er selber immer noch voller Angst ist, wie die letzten Verse des letzten Kapitels zeigen. Pomimo tego, że on sam jeszcze był pełen strachu, tak jak o tym świadczą ostatnie wiersze 6 rozdziału. Nun für Gideon ging es hier um ein Zeichen. I teraz Gedeonowi chodziło o swego rodzaju znak. Und ich habe gestern versucht deutlich zu machen. I wczoraj próbowałem już to dobitnie pokazać. Dass wir nie nach Zeichen fragen sollten. Że my nie powinniśmy nigdy pytać o jakiekolwiek znaki. Was meine ich damit mit Zeichen? Co ja mam na myśli, mówiąc znak? Ich meine nicht damit, dass wir Gott nicht fragen sollten konkret im Gebet. Ja nie mam na myśli tego, że nie mamy pytać Boga konkretnie o pewne rzeczy w modlitwie. Herr, ist das nach deinem Willen? Wie soll ich in diesem Punkt die Dinge beurteilen? Panie, jaka jest Twoja wola w tej sprawie? Jak ja te rzeczy powinienem oceniać? Ich wünschte, dass wir mehr mit einem solchen Fragen in die Versammlungsstunden gehen.
Bardzo bym życzył wszystkim, abyśmy więcej z tego rodzaju pytaniami przychodzili na godziny wspólnych zgromadzeń. Dass wir zum Beispiel sonntags in die Stunde nach 1. Korinther 14 mit der Frage gehen. Abyśmy w niedzielę według pierwszego listu do Koryntian 14 rozdział przychodzili na tą godzinę głoszenia Słowa Bożego z takim pytaniem. Oder morgens, wenn wir das Wort Gottes zu unserer Andacht lesen. Albo w niedzielę rano, gdy będziemy Słowo Boże czytali na pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Herr Jesus, was hast du für einen Auftrag für mich diese Woche oder heute? Chodzi o codzienne, ranne czytanie Słowa Bożego. Fragen, Herr Jesus, was hast du für einen Auftrag für mich heute oder für diese Woche? Panie Jezu, jakie ty masz dla mnie zlecenie na dzień dzisiejszy albo na cały tydzień? Wenn wir so konkret beten würden oder wenn wir so beten? Gdy będziemy tak konkretnie prosili albo może to czynimy, da gibt es natürlich eine Gefahr. To wtedy też i zaistnieje naturalnie jedno niebezpieczeństwo. Nämlich, dass Gott antwortet. Mianowicie to, że Bóg odpowie. Dass du eine klare Botschaft bekommst, was du tun sollst. Że ty otrzymasz jasny przekaz Boży, co masz uczynić. Dann gibt es natürlich keinen Ausweg mehr. I wtedy naturalnie nie będzie dla ciebie już możliwości odchylenia się na bok. Aber das wollen wir doch, oder nicht? Ale przecież tego chcieliśmy, nieprawdaż? A może nie? Das ist also nicht gemeint, wenn ich sage, wir sollen kein Zeichen erbitten. A więc to o to mi nie chodziło, gdy powiedziałem, że nie powinniśmy prosić o znak. Mit Zeichen meine ich irgendein äußeres Ereignis. Mając na myśli znak, to tutaj myślę o jakimś zewnętrznym znaku, von dem wir zu Gott sprechen, o którym będziemy mówili do Boga. Wenn dieses oder jenes Auto vorbeikommt oder wenn dieses oder jenes geschieht, dann will ich das oder jenes tun. W ten mniej więcej sposób, jeżeli to, a nie inne auto przyjedzie, to wtedy to albo tamto chcielibyśmy uczynić. Albo jeśli to albo tamto się zdarzy, to wtedy ja też chcę to albo tamto uczynić. Das ist so ein Zeichen, wie wir das hier bei Gideon finden. To jest właśnie tego rodzaju znak, który tutaj możemy znaleźć w przypadku Gedeona. Und so möchte Gott mit uns nicht reden. W ten sposób Bóg nie chciałby z nami rozmawiać. Übrigens, du brauchst Gott auch nicht zu fragen. Poza tym, ty też i nie pytaj się Boga nach Dingen, die in Gottes Wort geregelt sind. O rzeczy, które jasno w Słowie Bożym są już uregulowane. Nehmen wir an, es geht um die Frage des Ehepartners. Na przykład, weźmy taki życiowy przykład wyboru partnera małżeńskiego. Er ist ungläubig, an den du denkst. Ktoś jest niewierzącym człowiekiem, o nim akurat myślisz. Oder geht oder möchte einen anderen kirchlichen Weg gehen? Człowiek, który idzie całkowicie inną drogą wiary, albo chciałby taką inną drogą iść. Diese Frage brauchst du Gott nicht vorzulegen, die hat er längst beantwortet. To tego rodzaju pytanie nie stawiaj Bogu, bo na tego rodzaju pytanie Bóg już dawno udzielił odpowiedzi. Und im Allgemeinen antwortet Gott nicht auf solche Fragen, die er schon beantwortet hat. I z reguły Bóg już nie udziela odpowiedzi na takie pytania, na które już dawno on odpowiedzi udzielił. Und glaube nicht, durch irgendeine bestimmte ein Zeichen, durch eine äußere Sache könntest du dann doch deinen Willen durchsetzen. I nie myśl, że poprzez jakiś zewnętrzny znak, który miałby ci rzekomo udzielić Bóg, mógłbyś w ten sposób przeforsować swoją własną wolę. Natürlich können wir das, aber den Segen Gottes wirst du nie dafür haben. Naturalnie ty to możesz zrobić, ale za to nie otrzymasz błogosławieństwa Bożego. Gideon hat das Zeichen erbeten. Gedeon tutaj uprosił o ten znak. Er lebte aber auch in einer anderen Zeit. Der Geist Gottes war noch nicht auf der Erde. Ale on żył w całkowicie innym czasie, w którym Ducha Bożego nie było na tej ziemi. Nämlich in dem Gläubigen wohnend. Mieszkającego we wnętrzu każdego wierzącego człowieka. Und deshalb ist Gott gnädig mit ihm.
I to dlatego Bóg tutaj jest łaskawy w stosunku do niego. Wir haben gesehen, dass es ihm aber letztlich die Furcht nicht nimmt. Ale widzieliśmy również, że tego rodzaju znaki nie zabierały mu bojaźni. Wenn Gott ein Zeichen gibt, wie in diesem Fall, jeśli Bóg daje jakiś znak, tak jak w tym przypadku, dann ist damit eine geistliche Bedeutung verbunden. To jest z tym znakiem połączone duchowe znaczenie. Wovon spricht dieser Vlies? I na co obrazowo wskazuje te runowełny? Einmal spricht von dem Volk Israel. Z jednej strony ono wskazuje na lud izraelski. Der Vlies, das ist ja von der Schur von Schafen oder sonst einem Tier die Wolle. Bo te runowełny jest pozyskiwane z wełny owiec albo innych zwierząt. Und wenn ihr in 5. Mose 18 Vers 4 nachlesen wollt. I gdybyśmy teraz spojrzeli do 5. Księgi Mojżeszowej do 18. rozdziału, dann seht ihr, dass die Schur der Schafe als Erstlinge dem Priester und damit Gott gegeben werden sollte. Tam możemy się dowiedzieć z tego rozdziału, że ta pierwsza wełna, która jest po ścięciu danej owcy, należy do kapłana, a tym samym do Boga. Sie gehörte Gott, ona należy do Boga, so wie das Volk Israel Gott gehörte. Dokładnie tak, jak też i lud izraelski do Boga należy. So spricht dieser Vlies von dem Volk Israel. I tak też te runo wełny wskazuje obrazowo na lud izraelski. So, bei dem ersten Zeichen sollte der Wolfvlies da auf der Tenne liegen. Tak, w tym pierwszym znaku te runo wełny miało być położone na klepisku. Auf ihm sollte Tau sein. Na tym runie wełny miała być rano rosa. Also mit anderen Worten vollkommen nass. Innymi słowy, miało być w pełni przemoczone. Und der gesamte Boden sollte trocken sein. A całe podłoże miało być suche. Wenn der Vlies von dem Volk Israel spricht, jeżeli te runo wełny wskazuje na lud izraelski, dann spricht der Boden von den Nationen, von der Welt. To te podłoże wskazuje na wszystkie narody z całego świata. Wovon spricht der Tau? A na co wskazuje ta rosa? 5. Mose 33, Vers 28. 5. Mojżeszowa, 33 rozdział. 33, Vers 28. 28 wiersz. Da heißt es, und Israel wohnt sicher abgesondert der Quell Jakobs in einem Land von Korn und Most und sein Himmel träufelt Tau. Tam możemy przeczytać 5. Mojżeszowa 33:28. Zatem Izrael mieszka bezpiecznie na osobności źródło Jakubowe, na ziemi pełnej zboża i moszczu, nie, nawet niebo jego kropi rosą. Der Tau ist also der Segen von oben vom Himmel. A więc ta rosa jest obrazem tego błogosławieństwa przychodzącego z góry, z nieba. Und dieser Segen war das Teil des Volkes Israel. I tego rodzaju błogosławieństwo było udziałem Izraela. Gott hat sein Volk gesegnet. Bóg pobłogosławił swój naród. Während die Nationen in der Gottesferne ihr Leben führten. Podczas gdy pozostałe narody w oddaleniu od Boga żyły. Aber unser Bibelbuch zeigt uns, ale nasza Biblia, ta cała księga pokazuje nam, dass da eine totale Veränderung entstand, że nastąpiło całkowite odmienienie tej sytuacji. Dadurch, dass das Volk Israel sich von Gott abgewendet hat, przez to, że lud izraelski się odwrócił od Boga, wurde das Volk verworfen und inmitten der Nationen wurde es zerstreut. Ten naród został odrzucony przez Boga i rozproszony pomiędzy wszystkie narody ziemi. Und Römer 11 zeigt, dass das zum Segen für die Nationen wurde. I list do Rzymian 11 rozdział wskazuje na to, że to stało się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Und das ist das zweite Zeichen. I tego rodzaju właśnie jest drugi znak Gedeona. Da war die ganze Erde war nass. Cała ziemia wokoło runa była mokra. Und das Vlies war trocken. A runo wełny pozostało suche.
Das ist Gericht über das Volk Israel. I to oznacza sąd nad ludem izraelskim. Weil sie sich von Gott abgewendet haben, deshalb musste Gott Gericht über sie bringen. Ponieważ oni się odwrócili od Boga, to Bóg musiał sprowadzić na nich sądy. Und ihnen den Segen entziehen. I zabrać im błogosławieństwo. Das ist die Ankündigung in bildlicher Form dessen, was die Propheten später immer wieder sagen. To jest przepowiednia, zapowiedzenie wszystkiego tego w takiej obrazowej formie, co później prorocy do ludu izraelskiego przekazali. Es gibt eine zweite Bedeutung dieses Fließes. Ale jest również też i drugie znaczenie tego runa wełny. Und die betrifft die Person des Herrn Jesus. A to znaczenie dotyczy osoby Pana Jezusa. Da kam jemand auf die Erde, przyszedł na tą ziemię ktoś taki, der den Segen Gottes mitbrachte. Który te błogosławieństwo Boże przyniósł. Er lebte in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. On żył w jednomyślności z myślami Bożymi. Der Heilige Geist wohnte in ihm. Duch Święty mieszkał w nim. Der Segen Gottes wurde durch ihn dem ganzen Volk oder der ganzen Erde gebracht. Błogosławieństwo Boże przez niego temu ludowi Bożemu i całej ziemi zostało przyniesione. Alle anderen, die Erde in dem Bild, waren ohne Segen. Wszyscy pozostali na całej ziemi byli przecież bez błogosławieństwa. An ihnen konnte Gott kein Wohlgefallen haben, weil wir alle gesündigt haben. I Bóg nie mógł znaleźć w nich upodobania, dlatego że my wszyscy zgrzeszyliśmy. Aber da war der eine. Ale był ten jeden jedyny. Der aus der Erde gekommen war, dieses Vlies. Ten, który przyszedł z ziemi, te runo. Und er verherrlichte Gott in jeder Hinsicht. A on uczcił Boga w każdym względzie. Aber Gottes Ziel war, ale Bożym celem było to, dass die ganze Welt unter den Segen Gottes kommt. Aby cały świat znalazł się pod błogosławieństwem Bożym. Dazu aber war es nötig, ale w tym celu było to rzeczą konieczną, dass der eine unter das Gericht Gottes kam. Aby ten jeden jedyny znalazł się pod sądem Bożym. Das ist das zweite Zeichen. I to jest znaczenie tego drugiego znaku. Nur weil der wahre Vlies bereit war, in das Gericht Gottes in den drei Stunden der Finsternis einzutreten. Tylko dlatego, że te prawdziwe runo wełny był gotowy, aby wejść w te trzy godziny sądu Bożego, konnte er zum Retter der Welt werden. Mógł stać się ratownikiem świata. Es gibt eine dritte Bedeutung für unsere Tage. Ale jest też i trzecie znaczenie tych podobieństw na dzisiejsze czasy. In der Welt gibt es für den Gläubigen keinen Tau, keinen Segen des Himmels. W tym świecie dla wierzących nie ma właśnie odświeżającej rosy, żadnego błogosławieństwa niebiańskiego. Den Segen, den wir haben, te błogosławieństwo, które my posiadamy, der kommt nicht von der Erde, der kommt vom Himmel. Ono nie pochodzi z ziemi, ale z nieba. Das ist das erste Zeichen. I to jest ten pierwszy znak. Aber dann sehen wir bei dem zweiten Zeichen, ale w przypadku drugim widzimy, dass da, wo die Erde feucht, nass ist, w tym przypadku, gdy ziemia była pełna wilgoci i mokra była, da, wo sie ihre Erfüllung sucht, tam, gdzie oni szukali swojego spełnienia, der Gläubige trocken bleibt, leer bleibt. To wierzący pozostaje suchym, pustym. Für uns gibt es in dieser Welt nichts, was unsere Herzen, unsere Seelen wirklich erfüllen kann. Dla nas w tym świecie nie ma nic takiego, co by mogło wypełnić nasze serca i darować radość. Wo suchst du den Segen für dein Leben? A więc gdzie ty szukasz błogosławieństwa dla twojego życia? Die Welt ist attraktiv. Świat jest atrakcyjny. Aber nur für das Fleisch. Ale tylko dla ciała. Echte Erfüllung, echtes Glück, echte Freude wirst du da nie finden. Prawdziwego spełnienia, prawdziwej radości, prawdziwego szczęścia tam nigdy nie znajdziesz. Wenn uns Richter 6 die Vorbereitung des Dieners zeigt, podczas gdy szósty rozdział tej Księgi Sędziów pokazuje nam przygotowanie do służby tego sługi,
zeigt uns Richter 7 die Zubereitung des Volkes. To siódmy rozdział tej Księgi Sędziów pokazuje nam przygotowanie ludu Bożego. Und dann auch den Glaubenssieg. A następnie zwycięstwo wiary. Es reicht nicht, dass, oder Gott reicht es nicht, dass ein Mann vorbereitet ist für den Glaubenskampf. Bogu to nie wystarcza, że jeden mąż jest przygotowany do tej walki wiary. Gott möchte, dass wir alle zubereitete Herzen haben, um als Gläubige zu leben. Bóg chciałby, abyśmy my wszyscy mieli przygotowane serca, aby żyć jako wierzący. Deshalb finden wir in den ersten Versen jetzt die Zubereitung des Volkes. I dlatego w tym siódmym rozdziale od początku w pierwszych wierszach oglądamy przygotowanie ludu. Sie lagerten, Vers 1, bei der Quelle Harod. W pierwszym wierszu tutaj czytaliśmy, że oni rozłożyli się obozem u źródła Harod. Das heißt übersetzt Furcht zittern. To można przetłumaczyć tą nazwę strach albo drżenie. Vers 3 ist ein gewisses Wortspiel damit. W trzecim wierszu pewnego rodzaju grę słów tutaj można oglądać. Wer furchtsam und verzagt ist, kto bojaźliwy i lękliwy, sollte umkehren. Ten niech zawróci. Diese Quelle, da wo sie waren, macht deutlich, wie der wahre Zustand des Volkes da noch war. To źródło, u którego oni się rozłożyli obozem, jawnie pokazało, jaki jest stan tamtejszego ludu Bożego. Sie waren furchtsam. Oni wszyscy byli bojaźliwi. Und Gott macht deutlich, wenn da 32.000 Leute jetzt zusammen waren. A Bóg to teraz dobitnie pokazał, że gdy zgromadziło się 32 tysiące ludzi, das waren noch zu viele. Że to było dla Boga za dużo. Denn sie sollten sich nicht gegen Gott rühmen, Vers 2, und sprechen, meine Hand hat mich gerettet. A to z tego powodu, aby oni się nie chlubili przed Bogiem, że Izrael sami siebie wybawiliśmy. Gemeinsam sind wir stark, ist das Motto dieser Welt. Wspólnie jesteśmy siłą, to takie jest motto tego świata. Und das ist auch für uns als Gläubige eine Gefahr. I również dla nas wierzących jest to też niebezpieczeństwem. Dass wir meinen, in eigener Kraft irgendwie Glaubenssiege erringen zu können. Że będziemy mniemali, że we własnej sile będziemy mogli osiągnąć niejedno zwycięstwo we wierze. Und Gott will das nicht. A Bóg tego w ogóle nie chce. Nicht nur im Alten Testament nicht, nie tylko nie chciał tego w Starym Testamencie, sondern auch im Neuen Testament lesen wir. Również też i w Nowym Testamencie możemy o tym przeczytać. 1. Korinther 1, Vers 28. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 28 wiersz. 1. Korinthian 1:28. Gott hat das Unedle der Welt und das Verachtete auserwählt und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Warum? Dlaczego? Damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. To dlatego, aby żadne ciało nie chlubiło się przed obliczem Bożym. Im Wesentlichen hat Gott Menschen ausgewählt, die in sich selbst keine Kraft besitzen, nichts Edles. Zwykle Bóg takich ludzi wybierał, którzy sami w sobie nie czuli siły i nie byli szlachetnego pochodzenia. Gott möchte nicht, dass wir meinen, wir hätten etwas verdient. Bóg nie chce, abyśmy my sobie pomyśleli, że my na coś zasłużyliśmy. Das betrifft sowohl die Bekehrung. I to dotyczy zarówno tej kwestii nawrócenia się, als auch das, was wir im Glaubensleben tun. Ale również i wszystkiego tego, co my w tym życiu wiary uczynimy. Es gibt niemand, der mehr in Gefahr steht, zu versagen und abzuweichen. Nie ma nikogo innego takiego, który bardziej znajduje się w niebezpieczeństwie, aby właśnie zawieść, als wer Kraft und Stärke hat. Jak właśnie ten, który ma siłę i moc. Wie war das denn bei Salomo? Jak ta sytuacja wyglądała w przypadku Salomona? Das war einer von edlen, die Gott mal gewählt hat.
On należał do tych szlachetnych, których Bóg kiedyś wybrał. Höchste Intelligenz, die er natürlich dann von Gott auch bekam. Najwyższego rodzaju inteligencja, którą naturalnie on otrzymał też od Boga. Und dann hat er sich erhoben. A jak bardzo on się wywyższył. Und fiel. I upadł. Oder wenn wir an den König Ossia denken. Albo jeżeli pomyślimy sobie o królu Uzjaszu. Zweite Chronika 26. Druga księga Kronik, 26 rozdział. Ein Mann von großem Erfindungsreichtum. A był to człowiek, który miał wielkie umiejętności wynalazcze. Vers 15 machte Maschinen, eine Erfindung von Technikern und so weiter und so fort. W 15 wierszu czytamy, druga księga Kronik 26:15, kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawiania i tak dalej, i tak dalej. Und dann heißt es, und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er stark wurde. I pod koniec tego wiersza jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Und Vers 16. I 16 wiersz. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. Bis er zu Fall kam. Aż on upadł całkowicie. Seht ihr, das will Gott nicht. Spójrzcie, Bóg przecież tego nie chce. Und bei Gideon und dem Volk tut er alles, um das zu verhindern. I w przypadku Gedeona i tego ludu, który był razem z nim, Bóg wszystko powziął, aby właśnie zapobiec takiego rodzaju przypadkowi. Wenn Gott dir Intelligenz gegeben hat. Jeżeli Bóg darował ci odpowiednią inteligencję. Vielleicht besondere Fähigkeiten. Może darował ci szczególnego rodzaju umiejętności. Oder vielleicht eine besondere Begabung auch im Geistlichen. Albo podarował ci szczególnego rodzaju obdarowanie w rzeczach duchowych. Dann hast du erstens eine höhere Verantwortung. To po pierwsze posiadłeś tym samym większą odpowiedzialność. Und zweitens musst du unglaublich wachsam sein. A po drugie, niewiarygodnie mocno musisz być teraz czujnym. Denn niemand greift Satan lieber an als denjenigen, der seinen eigenen Satans Fehler begeht. Bo nikogo bardziej szatan nie atakuje, jak właśnie wszystkich tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, aby popełnić ten błąd, jaki kiedyś na początku popełnił osobiście szatan. Wer hoch ist, möchte oft noch höher sein. Bo kto jest wywyższony, chciałby być jeszcze bardziej wielkim. Hier waren es jetzt solche, die furchtsam waren. Tutaj znaleźliśmy wśród tego ludu takich, którzy byli bojaźliwi. Oder ich muss zuvor noch sagen, schon mit den 32.000 wäre das Volk eigentlich vergleichsweise wenig gewesen im Vergleich zu den Midianitern. Już nawet spojrzawszy na porównanie tych liczb, ilości wojska Midiańczyków i tych niewielu, 32 tysięcy spośród Izraela. Aus Kapitel 8, Vers 10 wissen wir, dass die Midianiter 135.000 waren. Z 8 rozdziału, z 10 wiersza możemy się dowiedzieć, że tych Midiańczyków było około 120 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. Also ungefähr 1 zu 4. A więc mniej więcej 1 do 4. Aber das könnte man vielleicht sich selbst noch zuschreiben. Ale zwycięstwo, gdyby nastąpiło, to może by mogli jeszcze samemu sobie przypisać. Deshalb die erste Auswahl, die Gott trifft. I to dlatego ten pierwszy wybór, który Bóg tutaj dokonuje. Leute, die sich selbst nicht für fähig hielten, sollten zurückgehen. Powiedział, żeby wszyscy ludzie, którzy uważają siebie samych za niezdolnych do walki, bojaźliwych, to niech oni sami odejdą. Wer furchtsam ist. Kto jest bojaźliwy? Gott will nicht, dass wir furchtsam sind. Bóg nie chce, abyśmy byli bojaźliwi. Er hat uns auch etwas ganz Gegenteiliges gegeben. Nie, przeciwnie, on darował nam całkiem coś innego. Nämlich einen Geist der Kraft. Mianowicie ducha mocy. Das lesen wir in dem Timotheusbrief. O tym możemy przeczytać w liście do Tymoteusza. Und zwar in
2 Timoteusz 1, vers 7. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, rozsądku w zasadzie. Und doch fürchtet sich der größte Teil, zwei Drittel des Volkes. A pomimo tego ta większość tego ludu, dwie trzecie, była przepełniona strachem i bojaźnią. Wann muss sich ein Christ vor der Welt fürchten? Kiedy chrześcijanin musi się bać świata? Wenn sich auf der Seite des Herrn befindet? Jeżeli znajduje się po stronie Pana? Wenn entschieden ein Leben für den Herrn Jesus führt? Jeśli prowadzi zdecydowane życie za Panem Jezusem? Mit Sicherheit nicht. Z całą pewnością nie. Aber wenn man so ein Lot ist, ale jeżeli ktoś staje się takim jak Lot, mit einem Bein Christ, jedną nogą jest chrześcijaninem, a mit dem anderen Bein die Dinge dieser Welt zu genießen, a drugą nogą korzysta z tych rzeczy tego świata, dann wird man weder das eine noch das andere gewinnen. Wtedy ani nie zyska po jednej, ani nie zyska po drugiej stronie. Und fühlt sich in seinem Gewissen immer verurteilt. I czuje się w swoim sumieniu zawsze osądzony. Kann nicht glücklich leben. Nie będzie mógł szczęśliwie żyć. Und wird bei Angriffen sofort Angst bekommen. I będzie wypełniony, tak jak i oni, strachem. Das beste Schutzmittel davor, Angst zu bekommen. Najlepszym środkiem ochronnym przed właśnie bojaźnią i strachem to jest prowadzenie zdecydowanego życia z Panem Jezusem. Tak, pozostało z Gedeonem 10 tysięcy mężów. A więc, jak to przeliczymy, to będzie to stosunek 1 do 13 w stosunku do ich wrogów. Gott ist das immer noch zu viel. Ale dla Boga to dalej jeszcze jest za dużo. Und jetzt würde er eine Auswahl herbeiführen. I teraz Bóg postanowił, że to on dokona wyboru. Er würde nicht dem Volk sagen, überleg dir mal, ob du mitmachen willst oder nicht. On już teraz nie zostawia tej możliwości podjęcia decyzji narodowi. Zastanówcie się, czy chcecie pójść na tą wojnę, czy nie. Und doch war die Handlungsweise des Einzelnen entscheidend. A jednak sposób postępowania każdego pojedynczego wojownika była decydująca. Manchmal führt der Herr uns auch in einen solchen Läuterungsprozess. Czasami i Pan nas wprowadza w tego rodzaju proces przepławiania, przetapiania. Ohne dass wir das wissen. Nawet nie, my ze swojej strony możemy o tym nie wiedzieć. Das Volk wusste nicht, dass an diesem Wasser die Auswahl getroffen würde. Ten naród, ten lud z tym Gedeonem, oni tego nie wiedzieli, że przy tej wodzie będzie teraz dokonany wybór. Wir finden in Vers 5, dass Gott Gideon dann das Unterscheidungsmerkmal zeigt. W piątym wierszu oglądamy, że Bóg dał tylko opis tych cech, które powinny być decydujące przy wyborze wojowników. Auf der einen Seite gab es solche, die mit der Zunge vom Wasser leckten wie ein Hund. Z jednej strony tutaj będą tacy wojownicy, którzy będą wodę pili językiem, tak chleptali wodę jak pies. Also ohne sich Zeit zu nehmen und hinzuknien. A więc ludzie, którym będzie szkoda czasu, aby wygodnie klęknąć i napić się u źródła wody. Und auf der anderen Seite gab es solche, die sich eben die Zeit nahmen, indem sie sich niederknieten. A z drugiej strony będą ludzie, którzy będą korzystali z tej możliwości i danego do dyspozycji czasu, aby wygodnie klęknąć i napić się wody. Vers 6 zeigt uns, dass diejenigen, die nur mit der Hand zu ihrem Mund das Wasser leckten, w wierszu szóstym oglądamy, że liczba tych, którzy tylko dłonią swoją nabierali wodę i chłeptali ją językiem swoim, tak jak pies. Also diese erste Gruppe, die tam im vorherigen Vers mit Hunden verglichen wird. A więc ta pierwsza grupa, która w poprzednim wierszu była porównana do tych, którzy piją wodę tak jak pies. Dass das gerade mal 300 waren. Że ta grupa miała liczbę tylko 300 mężów. Das heißt, jetzt haben wir eine
eine Gruppe, die gegen Midian kämpfen soll. I teraz to oznacza, że to powstała grupa, która miała walczyć przeciwko Midianczykom. Irgendwie von 1 zu 3000 oder so. Mniej więcej 1 do 3000, taki to był stosunek. Warum nimmt Gott diese Auswahl? Dlaczego Bóg postawił tutaj ich przed tego rodzaju wyborem? Hier geht es nicht um solche, die mit einem Bein in der Welt sind. Tu nie chodzi o takich, którzy są jedną nogą w tym świecie. Hier geht es um das Wasser trinken. Tutaj chodzi o picie wody. Es ist oft in der Bibel ein Hinweis auf das Wort Gottes. Bardzo często ona jest w Biblii obrazem Słowa Bożego. Das kann hier nicht gemeint sein. Das kann hier nicht gemeint sein. Ale w tym przypadku to nie może ten przypadek, ten przykład występować, że ona jest obrazem Słowa Bożego. Denn diejenigen, die sich viel Zeit für das Wasser nahmen, wurden ja gerade nicht ausgewählt. Bo akurat ci, którzy zarezerwowali sobie dużo czasu, aby spokojnie napić się tej wody, oni nie zostali wybrani do prowadzenia tej walki. Hier steht das Wasser für die irdischen, natürlichen Dinge im Leben. Tutaj woda reprezentuje te wszystkie ziemskie, naturalne rzeczy tej ziemi. Wir müssen trinken, wir müssen uns ernähren. My musimy pić, my musimy się odżywiać. Aber die Frage ist, ale jest tego rodzaju pytanie. Welchen Stellenwert hat das in meinem Leben? Jakie miejsce te rzeczy zajmują w moim życiu? Ist das die Konzentration meines Lebens? Czy na tym koncentruje się całe moje życie? Mich hinzusetzen und mir Zeit zu nehmen, besonders für diese Dinge? Aby zasiąść sobie i dużo czasu zużywać na tego rodzaju rzeczy. Oder tue ich das nur so weit, wie das nötig ist. Albo tylko czynię to, na ile jest to rzeczą konieczną dla utrzymania życia. Um dann ein Leben für den Herrn Jesus zu führen. Aby prowadzić życie dla Pana Jezusa. Der Apostel Paulus sagt an Timotheus, 1. Timotheus 6. Apostoł Paweł powiedział kiedyś do Tymoteusza w pierwszym liście do Tymoteusza w 6. rozdziale, Vers 8. W 8. wierszu, 1. Tymoteusza 6:8. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Paulus konnte von wir reden. Paweł mógł tutaj mówić o tym my. Für ihn galt das. Dla niego to słowo obowiązujące było. Paulus spricht einmal in Philippa 4 davon. Paweł również i w 4. rozdziale listu do Filipian mówi, dass er Zeiten kannte, że on znał tego rodzaju czasy, wo er Mangel hatte, w których on cierpiał niedostatek, und Zeiten, wo er Überfluss kannte. Ale również i czasy, w których on poznał, co to jest niedostatek. Diesen Überfluss, den hätte ich gerne mal kennengelernt. I tego rodzaju opływający dostatek chciałbym też poznać. Ich fürchte, wir würden den als größten Mangel bezeichnen. I tego rodzaju dostatek byśmy określili jako największe braki. Ich weiß nicht, ob es einen hier in dem Raum gibt. Nie wiem, czy tutaj w tej sali ktoś taki się znajduje, der für sich selbst denken würde, który dla siebie samego myślałby, dass er sich mit Nahrung und Bedeckung genug sein lässt. Który by poprzestawał w swoim życiu tylko na pożywieniu i na odzieniu. Seht ihr, so weit sind wir weg von diesen 300, die gerade mal wie Hunde von dem Wasser trinken. Spójrzcie na to tak, jak daleko my jesteśmy oddaleni od stanu duchowego tych 300 mężów, którzy pili wodę tak, jak pije pies. Wir wollen uns motivieren lassen, i dajmy się też zmotywować, diesen 300 nachzueifern, abyśmy naśladowali pilnie tych 300 mężów. Die konnte der Herr benutzen. Bo tych mężów Bóg mógł używać. Nicht die 31.700 anderen. A nie 31.700 pozostałych. Und wir reden von 31.700, die eigentlich bereit waren zum Kampf.
A mówimy przecież o 31 700 mężów, którzy w swoim sercu byli gotowi, aby iść na wojnę. To waren nicht diese Rubenitter, die da in ihren Sesseln sitzen geblieben waren. To nie jest mowa o Rubenitach, którzy wygodnie rozsiedli się w swoich siedzibach, w swoich fotelach, można powiedzieć. Das waren welche, die in den Kampf ziehen wollten mit Gideon. To byli tutaj mężowie, którzy chcieli wyjść na wojnę z Midjańczykami. Aber der Herr konnte sie nicht gebrauchen, ale Bóg nie mógł ich użyć, weil sie in der Welt sich zu Hause fühlten, bo in der Welt zu Hause waren. Bo oni w tym świecie byli jak u siebie w domu. Oder die irdischen Dinge ihnen doch eine hohe Bedeutung waren. Albo też te ziemskie rzeczy dla nich miały wielkie znaczenie. In den Versen 9 und folgenden, i w wierszach od 9 począwszy, sehen wir dann, oglądamy to, dass Gott der Angst und Furcht seines Knechtes noch einmal entgegenkommt. Że Bóg jeszcze raz wychodzi naprzeciw temu strachowi i bojaźni, jaką cechował się Gedeon. Seht ihr, die Leute, die Gott benutzt, das sind keine Supermänner. Tak, spójrzcie na to. Mężowie, których Bóg chce używać, to nie są super mężczyźni. Kein einziger von ihnen. Żaden, ani jeden wśród nich. Wir sollten nie eine falsche in dieser Hinsicht überhöhte Vorstellung von den Dienern des Herrn haben. I nigdy nie powinniśmy mieć błędnego wyobrażenia w stosunku do żadnego z mężów Bożych. Sie sind genauso versagend und fehlerhaft wie wir alle. Bo oni są dokładnie tak samo tymi, którzy zawodzą i którzy są nacechowani brakami, jak wszyscy pozostali. Irgendwie ist dieser Gideon ein Mann der Nacht. W pewnym sensie ten Gedeon to mąż nocy. Er fing an bei der Nacht, um diesen Altar umzureißen. On rozpoczął swoją służbę w nocy, aby zburzyć ołtarz. Jetzt schenkt ihm Gott diese Ermutigung bei Nacht. Teraz Bóg dodaje mu odwagi też w nocy. Und auch der Kampf war bei der Nacht. I również cała ta walka odbyła się w nocy. Gideon wird ermutigt durch diese Geschichte, die sich diese beiden Leute aus Midian erzählen. I Gedeon tutaj nabiera zachęty i odwagi, otuchy, usłyszawszy tą historię, którą opowiadali sobie żołnierze Amalekici. Aber er muss noch einmal lernen, ale jeszcze raz musiał się jednej sprawy nauczyć, dass Gott nur das Niedrige benutzen kann. Że Bóg jest gotowy używać tylko tych, którzy są uniżeni. Das Gerstenbrot war das Brot der Armen. Bo jęczmienny chleb to był chleb, który jadała biedota. Das war Gideon. I takim był Gedeon. Er musste erkennen, dass er letztendlich keine Kraft besaß. On musiał to poznać, że koniec końców sam w sobie nie posiada żadnej mocy, dass er nicht in der Lage war, den Sieg zu erringen. Że on sam w sobie nie jest w stanie osiągnąć zwycięstwa. Das war Gott allein. Że zwycięstwo jedynie możemy przypisać Bogu. Oder wenn ihr Johannes 6 hinzunehmt, i gdy weźmiemy również pod uwagę Ewangelii Jana 6 rozdział, diese fünf Brote bei den zwei Fischen waren ja Gerstenbrote, wie der Jesus uns im Johannesevangelium zeigt. Te pięć chlebów i rybki, które użył Pan Jezus, aby nakarmić ludzi, tak jak to nam pokazuje Ewangelia Jana, były to chleby jęczmienne. Johannes 6, vers 9. Szósty rozdział, dziewiąty wiersz. Der Herr Jesus erringt den Sieg. Pan Jezus to zwycięstwo tutaj osiągnął. Durch das Schwert, wie wir das hier lesen. Tak jak my tutaj czytamy, poprzez miecz. Durch das Wort Gottes. Poprzez Słowo Boże. Wenn du oder ich meinen, wir würden einen Sieg erringen, dann haben wir schon verloren. Jeżeli ty i ja myślimy, że to my odniesiemy zwycięstwo, to z góry wiadomo, że już ponieśliśmy porażkę. Wunderbar, Gideon betet an. Cudowne jest to, że Gedeon oddaje tutaj uwielbienie Bogu. Seht ihr, das ist der Unterschied zu einem Zeichen. Spójrzcie, to jest właśnie ta różnica w stosunku do jakiegoś znaku.
Gideon hat nicht gesagt, Gott gib mir noch ein Zeichen. Gideon nie powiedział tego, Boże, daj mi jeszcze jeden znak. Sondern Gott sah das Herz dieses Mannes. Ale to Bóg widział serce tego męża. Und er gibt eine Botschaft, eine Antwort. I on teraz podaje pewnego rodzaju poselstwo dla niego. Dadurch werden die Dinge klar. I dzięki temu rzeczy teraz stały się jasne. Gideon erkennt das. Gedeon to natychmiast rozpoznał. Und dankt Gott nicht nur. Und dankt nicht nur, sondern betet sogar an. I nie tylko, że Bogu podziękował, ale nawet oddał chwałę i uwielbienie Bogu. Und dann sehen wir, dass er mit dem Volk zu dem Sieg dann eilt. I widzimy, że pośpieszył razem z całym ludem, który był z nim, aby odnieść to zwycięstwo. Wir sehen hier die Waffen, die sie haben. I tak możemy też i zobaczyć, jakiego rodzaju bronią oni tutaj dysponowali. Posaunen. Były to trąby. Leere Krüge. Puste dzbany gliniane. Vers 16 steht das. W 16 wierszu to jest opisane. Und Fackeln in den Krügen. I pochodnie włożone do tych dzbanów. Übrigens waren die 31.700 ganz unnütz? Ganz? Unnütz. A tak poza tym, to czy te 31 700 mężów, którzy nie poszli do tej walki, czy byli całkowicie bezczynni? Absolut nicht. Absolutnie nie. Vers 8 zeigt, dass die Wegzehrung des Volkes und die Posaunen übergeben wurden an diese 300. W wierszu 8 czytaliśmy, że żywność na drogę, jak również te trąby, zostały przekazane tym mężom, którktórzy udali się we walkę. War nicht Jonathan jemand, der die Hand von David gestärkt hat? Czy Jonathan nie był tym mężem, który rękę Dawida zawsze wzmacniał? Haben nicht manche Gläubige Diener des Herrn ermutigt? Czy niektórzy wierzący nie zachęcali właśnie sług pańskich? Obwohl sie selbst vielleicht nicht in diesen Kampf eingetreten sind? Może nawet sami nie udając się w tą walkę? Wenn der Herr dich benutzen mag, jeżeli Pan może ciebie użyć, dann komm nie zu dem Eindruck, to nigdy nie myśl sobie, czy nie bądź tego nastawienia, du könntest auf die anderen herunterschauen, że możesz z pogardą spoglądać na pozostałych. Du bist sogar von ihnen abhängig. Ale nawet ty jesteś od nich zależny, von ihrem Gebet, bo jesteś zależny od ich modlitwy, von ihrer Wegzehrung, jesteś zależny od tego prowiantu na drogę, jaki ci dają, und von ihren Posaunen, i zależny jesteś od trąb, jakie ci przekażą. Was bedeuten diese Waffen? Co, jakie mają znaczenie te rodzaje broni? Für jeden irdischen Kampf würde man sagen, was für eine Torheit. W stosunku do każdej ziemskiej, ludzkiej walki można by było powiedzieć, co za głupota tego rodzaju broń. Ich komme noch einmal zurück auf das, was wir gestern gesehen haben. Jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, co wczoraj już oglądaliśmy. 1 Koryntian 1. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Vers 21, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. 1:21. Pierwszy rozdział, 21 wiersz. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Kann man mit Posaunen einen Kampf gewinnen? Czy można za pomocą trąb odnieść zwycięstwo we walce? Po ludzku myśląc, nie. Aber gläubige doch. Ale we wierze tak. Das haben sie schon in Jericho erlebt. Coś takiego Izraelici przeżyli już w przypadku Jerycho. Und jetzt noch einmal. I teraz jeszcze raz. Diese Posaunen sind nicht diejenigen aus 4. Mose 10. Te trąby to nie są trąby opisane w 4. Mojżeszowej 10. rozdział. Diese silbernen Trompeten, die von dem Wort Gottes reden. Te srebrne trąby, które obrazowo wskazują na Słowo Boże, sondern das sind hier Widderhörner,
Ale tutaj chodzi o te rogi baranie, die benutzt wurden zum Lob Gottes, które były używane zwykle dla ogłaszania chwały Bożej. Unzweifelhaft bleibt wahr, haben wir schon gesehen, dass es das Wort Gottes ist, mit dem der Sieg errungen wird. A bez wątpienia już to oglądaliśmy, że to jest właśnie Słowo Boże, którym osiąga się zwycięstwo. Aber es ist das Lob, was hier jetzt angestimmt wird. Ale tutaj widzimy, została zaintonowana pieśń pochwalna. Wenn Gott wieder den Platz in unseren Herzen bekommt, der ihm gebührt. Jeżeli Bóg otrzymuje w naszych sercach to miejsce, które jedynie się Jemu należy. Nämlich den Platz des Lobes und der Anbetung. Mianowicie to miejsce chwały i uwielbienia. Dann werden wir nicht mehr auf die irdischen Dinge so sehr achten. To wtedy nie będziemy tak bardzo już zwracali uwagę na te ziemskie rzeczy. Dann wird nicht mehr unser Fleisch wirksam sein. Wtedy nie będzie już tak czynne nasze ciało. Sondern dann wird Gott wirken in und durch uns. Wtedy Bóg będzie w nas i przez nas działał. Aber dann waren auch noch die Krüge und die Fackeln nötig. Ale były również i konieczne te pochodnie i te dzbany gliniane. Und damit wollen wir uns dann nach der Pause beschäftigen. Ale tym będziemy zajmowali się po przerwie. Wir lesen jetzt noch Richter 8 zusammen. Przeczytajmy jeszcze wspólnie 8 rozdział z Księgi Sędziów. Księga Sędziów, 8 rozdział, od 1 wiersza. Rzekli tedy do niego mężowie z Efraima: cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midjańczykami? I mocno się z nim spierali. On zaś powiedział do nich: cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abiezera? Wszak Pan wydał w wasze ręce książąt midjańskich, Oreba i Zeba. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało ich oburzenie na niego. Gdy następnie przyszedł Gedeon nad Jordan, przeprawił się przezeń wraz z 300 wojownikami, których miał przy sobie, mimo zmęczenia ścigających wroga. I rzekł do mężów Sukot: dajcie po bochenku chleba wojownikom, którzy mi towarzyszą, gdyż są zmęczeni, a ja jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną, królami midiańskimi. Lecz naczelnicy Sukot odpowiedzieli: czy dłonie Zaraba i Salmuny są już w twoich rękach, że mamy twojemu zastępowi dać chleba? I rzekł Gedeon: dobrze, lecz gdy Pan wyda Zaraba i Salmunę w moje ręce, będę młócił wasze ciała cierniami pustynnymi i głogiem. Stamtąd ruszył do Penuel i przemówił do nich podobnie. A mężowie z Penuel odpowiedzieli mu tak samo, jak odpowiedzieli mężowie z Sukot. Rzekł tedy również do mężów z Penuel: gdy powrócę cało, zrównam z ziemią tę warownię. Zebach zaś i Salmuna byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około 15 000 niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu. Poległo zaś z nich 120 000 mężów zbrojnych w miecze. Gedeon ruszył szlakiem karawan na wschód od Nobach i Jokbocha i napadł na obóz, który czuł się bezpieczny. Zebach i Salmunna pierzchnęli, a on puścił się za nimi w pościg i wziął do niewoli obu królów midiańskich, Zebacha i Salmunę, a w całym ich obozie wzniecił popłoch. A gdy Gedeon, syn Joasza, wracał z walki od przełęczy Hares, pochwycił pewnego młodzieńca spośród mężów Sukot, wypytał go, a on wymienił mu naczelników i starszych Sukot w liczbie 77 mężów.
Potem przybył do mężów z Sukot i rzekł: oto Zebach i Salmuna, z powodu których zelżyliście mnie, powiadając: czy dłonie Zebacha i Salmuny są już w twoich rękach, że mamy dać twoim zmęczonym wojownikom chleba? Następnie kazał pojmać starszych miasta. Wziął też ciernie pustynne i głóg i wysmagał nimi mężów Sukot. Warownię w Penuel zrównał z ziemią, a mężów tego miasta wybił do nogi. Do Zebacha zaś i do Salmuny rzekł: co to byli za mężowie, których wybiliście w Tabor? A oni rzekli: takimi jak ty był każdy z nich, z wyglądu jak królewicz. Wtedy on rzekł: bracia moi to byli, synowie mojej matki. Jako żyje Pan, gdybyście ich zachowali przy życiu, oszczędziłbym was. Potem rzekł do Jetera, swojego pierworodnego: nuże, zabij ich. Lecz młodzian nie dobył swego miecza, gdyż wzdrygał się przed tym, bo był jeszcze młody. Rzekli więc Zebach i Salmuna: nuże, ty sam zadaj nam cios, gdyż jaki mąż, taka jego siła. Stał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunę, po czym zabrał srebrne rożki, które były na szyjach ich wielbłądów. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona: panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midiańczyków. Odpowiedział im Gedeon: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Rzekł jeszcze do nich Gedeon: chciałbym was o coś poprosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupieni mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. A oni rzekli: chętnie damy. I rozpostarli szatę i wrzucali na nią wszyscy kolczyki ze swojego łupu. A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła 1700 sykli złota, oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów midiańskich, i oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra, i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Tak zostali Midiańczycy upokorzeni przed Izraelem i już nie podnosili swej głowy. Ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Potem poszedł Jerubal, syn Joasza, i osiadł w swoim domu. A Gedeon miał 70 własnych synów, gdyż miał wiele żon. A również jego nałożnica, przebywająca w Sychem, urodziła mu syna, temu nadał imię Abimelech. A gdy umarł Gedeon, syn Joasza, w podeszłym już wieku, został pochowany w grobie Joasza, swojego ojca, w Ofrze Abiezerejskiej. A po śmierci Gedeona odwrócili się synowie izraelscy od Pana. Zaczęli znów uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie bogiem Baala Berit. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół. I nie odnieśli się przychylnie do domu Jerubala Gedeona odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on wyświadczył Izraelowi. Bevor wir auf das verlesene Kapitel 8 kommen, zanim przejdziemy do przeczytanego 8 rozdziału, müssen wir noch diesen Kampf uns in Kapitel 7 anschauen. Musimy jeszcze spojrzeć na tą walkę, jaka rozegrała się w 7 rozdziale. Wir haben die drei seltsamen Waffen gesehen. Oglądaliśmy przed przerwą te trzy rodzaje szczególnego rodzaju broni, jaką oni dysponowali. Die Posaunen, das Lob Gottes. Oni dysponowali trąbami, czyli chwałą Bożą. Die offensichtlich in der rechten Hand gehalten wurden.
które najwyraźniej były trzymane w prawej dłoni. Das lesen wir in Kapitel 7, Vers 20. W 7 rozdziale, w 20 wierszu o tym możemy przeczytać. Da spricht davon die rechte Hand von der Kraft. I prawa ręka wskazuje na siłę. Das war es, worum es dem Volk eigentlich ging, um das Lob Gottes. To właśnie było to, o co temu ludowi chodziło, o tą chwałę Bożą. Wenn wir also einen Glaubenssieg erringen wollen, dann ist das nur möglich, wenn wir die rechte Beziehung zu Gott haben. Jeżeli chcemy osiągnąć zwycięstwo we wierze, to będzie to tylko możliwe do osiągnięcia, jeżeli będziemy mieli właściwy stosunek z Bogiem. Aber in der linken Hand hatten sie leere Krüge und darin Fackeln, Vers 16. A w lewej ręce, jak czytamy w 16 wierszu, mieli te puste dzbany z tymi pochodniami. Wovon mag das wohl ein Bild sein? I czego obraz może być właśnie tego rodzaju broni? Nun, Gefäße kennen wir verschiedentlich im Wort Gottes. My wiemy, że te naczynia wskazują na różne rzeczy w Słowie Bożym. Und immer mal wieder werden sie verglichen mit Menschen. Ciągle na nowo naczynia porównywane są do ludzi. 2. Timotheus 2 beispielsweise. Na przykład drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. In einem großen Haus sind eben die verschiedenen Gefäße und das sind Menschen. Tam czytamy, że w wielkim domu są różnorodne naczynia, a te naczynia to są różnorodni ludzie. Diese Gefäße sind irdene Gefäße. Te naczynia są naczyniami wykonanymi z gliny. Von der Erde. Gliny pochodzącej ze ziemi. Und sprechen von unserem natürlichen Leben. I obrazowo one wskazują na nasze naturalne ziemskie życie. Und darin muss diese Fackel sein. I w tych naczyniach miała być ta pochodnia. Diese Fackel also Licht. Ta pochodnia jest światłem. Dazu sagt uns das Neue Testament etwas. W tym względzie czytamy coś w Nowym Testamencie. 2. Korinther 4. W drugim liście do Koryntian w 4. rozdziale. Da sagt der Apostel Paulus. Tam czytamy, jak apostoł Paweł napisał. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. W 6. wierszu, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Gott hat also aus der Finsternis geleuchtet, leuchten lassen. A więc Bóg rozświetlił tą ciemność. Und zwar Licht. Swoją światłością. Das 1. Mose 1, Vers 3. O tym czytamy w 1. Mojżeszowej, 1. rozdział, 3. wiersz. Und das vergleicht der Apostel hier damit, dass in unsere Herzen geleuchtet wurde. I apostoł Paweł to porównuje z naszymi sercami, które też mają być rozświecone. Und zwar zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Do tej do tego zajaśnienia poznania chwały Bożej. Das heißt also, das Ziel ist. To znaczy, że celem jest, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erblicken. Abyśmy tą chwałę Bożą mogli oglądać w obliczu Chrystusowym. Und dass das aus uns hervorleuchtet. Aby ona poza tym z nas samych promieniowała. Das Licht in der die Fackel in dem Gefäß. Bo te pochodnie były włożone do tych naczyń glinianych. Und dann fährt der Apostel Paulus interessanterweise fort. I to jest interesujące, jak apostoł Paweł dalej tą myśl kontynuuje. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Also genau das Bild von Gideon. A więc tu oglądamy dokładnie ten sam obraz, co w przypadku Gedeona. Irdene Gefäße. Gliniane naczynia. Und spricht jetzt dann von dem Leib des Gläubigen. I dalej mówi o ciele wierzących. Irden, einer, der sogar vergeht, vergänglich ist. Ziemskie ciało, które jest nacechowane przemijaniem. Und wenn man nicht mehr 6 oder 8 Jahre alt ist. Jeżeli ktoś nie ma wieku akurat 6 czy 8 lat, da merkt man, wie vergänglich unser Körper ist. To z pewnością zauważa, jak bardzo przemijającym jest nasze ciało. Aber darin, in diesen natürlichen Menschen,
Ale wewnątrz tego naturalnego człowieka. Und damit meine ich jetzt nicht den sündigen Menschen. I nie mam tu na myśli tego grzesznego człowieka, sondern in diese menschliche Hülle. Ale mam na myśli tą otoczkę ludzką. Hat Gott einen Schatz gelegt. I w te ciało, w tą otoczkę Bóg włożył swój skarb. Das ist das Licht Gottes. Mianowicie tą światłość Bożą. Wir könnten neutestamentlich sagen, i my możemy teraz zgodnie z Nowym Testamentem powiedzieć, das ist das neue Leben. Że w nas jest to nowe życie. Aber Gideon oder Gott in Richter 7 bezeichnet das als eine Fackel. Ale Bóg w tym siódmym rozdziale Księgi Sędziów określa jako pochodnię. Und eine Fackel ist dazu da zu leuchten. A pochodnia przecież po to istnieje, żeby świecić. Neutestamentlich gesprochen Zeugnis abzulegen. A mówiąc językiem nowotestamentowym, po to, aby składać świadectwo. Und jetzt sagt der Apostel Paulus dann weiter. I apostoł Paweł dalej tutaj mówi. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Genau was wir in Richter 7 gefunden haben. To jest dokładnie to, co żeśmy też i znaleźli w tym siódmym rozdziale Księgi Sędziów. Es soll deutlich werden, dass die Kraft nicht bei uns ist, sondern bei Gott allein. Bo ma być to jasno dobitnie widziane, że ta siła nie jest w nas samych, tylko w samym Bogu. Denn das Licht kommt von ihm. Gdyż ta światłość pochodzi od Niego. Und wie bewirkt dass das deutlich wird? A w jaki sposób On to sprawia, że to jest dobitnie widoczne? 2 Korinther 4, Vers 8. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 8 wiersz. Indem uns in äußere Prüfungen schickt. Przez to, że On zsyła na nas zewnętrzne uciski. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen und so weiter. Tak jak tutaj czytamy, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Also äußere Umstände, aus denen wir menschlich gesprochen gar keinen Ausweg gehen können. A więc takie zewnętrzne ludzkie okoliczności i patrząc po ludzku, to są okoliczności, z których nie widzimy możliwości wyjścia. Und doch gibt es einen Ausweg, den Gott eben weist. A jednak jest możliwość wyjścia, o której wie tylko Bóg. Und wenn wir den zulassen, dann leuchtet diese Fackel. A jeżeli do tego dopuścimy, żeby on zadziałał, to wtedy zaświeci się ta pochodnia. Dafür ist es aber nötig, Vers 10. Ale w tym celu jest to rzeczą konieczną, co czytamy w wierszu 10. Dass wir alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Abyśmy zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosili. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart werde. Aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Wenn wir also ein Leben führen in dem Bewusstsein. A więc jeżeli będziemy prowadzili nasze życie w tej świadomości, dass um des Herrn willen unser Leben jeden Tag zu Ende sein kann. Że jeśli to będzie wolą Pana, nasze życie może każdego dnia się zakończyć. Dann versuchst du keinen Reichtum auf dieser Erde mehr zu gewinnen. To wtedy, mając tą świadomość, nie będziesz się starał, aby na tej ziemi pozyskiwać jakieś prawa. Was willst du damit, wenn du morgen beim Herrn bist? Bo czego byś miał na tej ziemi szukać, skoro jutro rano będziesz u Pana? Dann ist das einzige Streben, ihn zu verherrlichen. Twoim życzeniem będzie, aby z całego serca uwielbiać Pana. Hier in dem Charakter eines Zeugen Jesu. Tutaj w charakterze tego świadka Jezusowego. Dann werden wir, Vers 11, die wir leben, alle Zeit dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar werde. Aby, tak jak czytamy w 11 wierszu, zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Das ist diese Fackel, das Leben Jesu, was dann sichtbar wird in unserem Leben. To jest właśnie ta pochodnia, to życie Jezusa, które ma być w naszym życiu widoczne. Immer dann, wenn wir Charakterzüge des Lebens Jesu offenbaren, dann brennt die Fackel.
Zawsze wtedy, gdy będziemy te przymioty Jezusa na sobie objawiać, wtedy będzie właśnie paliła się ta pochodnia. Und Gott benutzt dazu die Umstände unseres Lebens. A Bóg wykorzystuje okoliczności naszego życia w tym celu. Prüfungen. I te wszystkie doświadczenia. Vielleicht sogar Krankheit. Może nawet i choroby. Damit wir aufhören auf uns zu sehen. Abyśmy w końcu przestali spoglądać na samych siebie, und damit er sichtbar wird. Aby on był widoczny. Dann kannst du nicht mehr auf dich vertrauen. Wtedy już nie będziesz więcej ufał samemu sobie. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Bo wiem, że w ciele moim nie mieszka nic dobrego, sondern wir stützen uns allein auf ihn, auf unseren Herrn. Ale będziemy się tylko opierali na nim, naszym Panu. Gideon benutzt dazu folgende Handlung. Gedeon w tym celu wykorzystał następujące czynności. Damit bin ich wieder in Richter 7. Teraz przejdźmy do 7 rozdziału Księgi Sędziów. Dass die Fackel, dass die der Krug zerschlagen werden musste. Że ten dzban miał być najpierw rozbity. Vers 19, sie zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren. W 19 wierszu czytamy, że rozbili te dzbany, które były w ich rękach. Wie haben sie das getan? Jak oni to uczynili? Indem sie sie einfach fallen ließen. Tylko poprzez to, że otwarli swoją dłoń i ten dzban spadł na ziemię. Das heißt, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt uns irgendwie verbessern, anstrengen, etwas tun mit uns. A to oznacza, że my nie musimy siebie starać wysiłkami wielkimi poprawić. In der einen Hand hatten sie die Posaune. Bo w jednej dłoni oni mieli trąbę. Das heißt, sie konnten da jetzt nicht irgendwie groß was veranstalten mit den Krügen. A to oznacza, że oni nie mogli tu zbyt wielu czynności podejmować, mając te dłonie zajęte. Geistlich bedeutet das fallen lassen? I duchowo na to patrząc, jeżeli pozwolimy, żeby ten dzban spadł na dół, das zulassen, was Gott mit dir und mir in meinem Leben vorhat. Dopuścić to, co Bóg w moim i w twoim życiu przewidział, aby się stało. Sich den Prüfungen nicht einfach widersetzen. Aby się nie sprzeciwiać wszystkim doświadczeniom. Und bereit sein, dass dieser Krug mein äußeres Leben. I być gotowym do tego, aby ten dzban, który jest obrazem mojego zewnętrznego życia, nicht im Vordergrund steht. Nie był na pierwszym miejscu stawiany. Nicht meine Fähigkeit und mag es noch die geistliche Gabe sein. To nie moje umiejętności, nawet jeżeli byłyby to duchowe dary. Darf sichtbar werden. Nie mogą być widoczne. Sondern das Licht muss leuchten. Ale ta światłość musi świecić. Das heißt, alles, was von uns kommt, was von dem irdischen Krug kommt, muss zerfallen. To wszystko, co z nas samych pochodzi, co pochodzi z tych glinianych dzbanów, wszystko to musi od nas odpaść. Nur wenn wir dazu bereit sind, werden wir einen Glaubenssieg erringen. Tylko wtedy, jeżeli będziemy gotowi do tego, aby tak postąpić, będziemy mogli osiągnąć te duchowe zwycięstwo. Solange ich noch etwas sein möchte. Bo tak długo, jak ja próbuję być kimś in dieser Welt, w tym świecie und noch schlimmer, i jeszcze co gorsze inmitten von Gläubigen, w pośród wszystkich wierzących, dann kann das Licht nicht hervorstrahlen. Dopóki to światło nie będzie mogło jasno promieniować. Warum haben wir so wenig Fragen von ungläubigen Mitmenschen? Dlaczego nie otrzymujemy dużo pytań od niewierzących ludzi nas otaczających? Oder werdet ihr von euren Nachbarn geradezu überrannt, warum ihr glaubt? Albo może to inaczej jest u was, że jesteście zasypywani waszym pytaniami waszych sąsiadów, w co wy wierzycie, dlaczego tak wierzycie? Warum ihr etwas besitzt, was sie nicht haben? Dlaczego wy posiadacie coś, czego oni nie posiadają? Das ist doch in aller Regel gar nicht der Fall bei uns. Ale z reguły to właśnie nie występuje taki przypadek w naszym życiu. Warum nicht? Dlaczego nie? Wollen wir das immer damit begründen, dass die Welt so böse ist? Czy ciągle chcemy to uzasadniać tym, że to właśnie świat jest taki zły? Müssen wir nicht zugeben, dass es daran liegt, dass so wenig Licht leuchtet?
Czy nie musielibyśmy raczej przyznać przeciwnie, że to w nas tak mało światła świeci? Licht hat immer zwei Komponenten. Światło ma zawsze, składa się zawsze z dwóch komponentów. Erstens, es klärt auf, es erhellt eben. Po pierwsze, ono rozświetla coś i na jaw wywodzi. Das ist für den Sünder unangenehm, weil er seine Sünde aufdeckt. To dla grzesznika jest sprawą nieprzyjemną, bo objawia jego grzechy. Aber Gottes Licht ist wie die Sonne immer warm. Ale Boża światłość, tak jak słońce, zawsze jest ciepła. Es zieht immer an. I ta światłość zawsze jest pociągająca. Warum kamen denn die Sünder und Zöllner alle zu dem Herrn Jesus? Dlaczego właśnie wszyscy grzesznicy przychodzili do Pana Jezusa? Hat er nicht die Sünde in einer Weise offenbar gemacht wie niemand anders? Czyż to nie był on, który grzech objawiał u tych ludzi w tak dobitny sposób, jak poprzednio nie czynił żaden inny? Und doch war es ein warmes Licht. A jednak ta światłość jego była rozgrzewającą, ciepłą światłością. Was die Menschen anzog. I to właśnie pociągało ludzi. Kann es sein, dass das eine oder das andere oder beides bei uns fehlt? Czy może nie jest właśnie tak, że jedna albo druga, a może nawet co gorsza, obydwie rzeczy brakuje w nas? Manchmal können wir ein scharfes Licht haben, was kalt ist wie die Nacht. Czasami możemy mieć w sobie taką ostrą światłość, która będzie zimna jak noc. Manchmal können wir anziehend sein, aber ohne die Klarheit des Wortes Gottes dabei zu verwirklichen. Może czasami będziemy pociągający, ale nie mając za sobą tego jasnego rozsądzenia Słowa Bożego. Wen konnte Lot mitnehmen? Kogo Lot mógł zabrać? Keinen einzigen. Ani jednej osoby. Nein, wir müssen beides haben. Wir müssen Licht und Wärme haben. Nie, my musimy w sobie posiadać obydwie rzeczy, i światłość, i ciepłotę. Das ist die Fackel Gottes. Bo taką jest pochodnia Boża. Was den konkreten Kampf hier in Richter 7 betrifft. To, co dotyczy tutaj tej konkretnej walki opisanej w 7 rozdziale Sędziów. Müssen wir uns kurz vorstellen, was da passiert ist. Musimy sobie to krótko przedstawić, co tam się działo. Es war tiefe Nacht. Głęboka noc. Die Midianiter haben mit nichts gerechnet. Midianczycy nie spodziewali się niczego. Sie waren irgendwie im Tal. Bo oni znajdowali się w dolinie. Dann diese 300 haben sich ja aufgeteilt in drei Gruppen. Tych 300 mężów podzieliło się na trzy grupy. Kam also offenbar von allen Seiten runter auf das Lager der Midianiter. A więc ze wszystkich stron oni podeszli do tego obozu midiańskiego. Auf einmal war durch die 300 Posaunen ein ohrenbetäubender Lärm. A nagle rozpoczął się zagłuszający hałas z powodu tych brzmiących trąb. Unterstützt noch durch das Zerschlagen dieser Krüge, das macht ja auch noch Lärm. A w dodatku był wsparty tym hałasem rozbijanych dzbanów, który powiększał ten hałas. Und dann, wenn man in der Nacht ist, auf einmal es hell erleuchtet ist durch die Fackeln, die dann zum Vorschein kamen. Ale ten, kto jest głęboko w śnie w środku nocy, będzie nagle oświecony światłem pochodni. Konnte von den Feinden niemand mehr was sehen. To nie był w stanie zobaczyć nikogo ze nieprzyjaciół. Dadurch dachten sie, jeder wäre ein Feind von dem jeweils anderen, der ihm gegenüberstand. I dlatego oni obrócili się jeden przeciwko drugiemu, mniemając, że towarzysz obok to jest nieprzyjaciel. Und wir lesen, dass jeder das Schwert gegen den anderen zog. I czytamy o tym, że każdy wyciągnął swój miecz przeciwko drugiemu. Das ist übrigens genau das Kennzeichen des Fleisches. Tak poza tym jest to cecha obrazująca ciało. Ich glaube, Galater 5. Myślę, że to jest w 5 rozdziale listu Galacja napisane. Wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, pass auf, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Jeżeli siebie nawzajem kąsacie i gryziecie, to uważajcie, abyście siebie nawzajem nie strawili. Die Lust des Fleisches ist unter anderem Neid und Streitsucht.
bo pożądliwością ciała jest również też i zazdrość i kłótliwość. Ob sowas bei uns vielleicht zu finden ist? Czy coś takiego właśnie można też i stwierdzić wśród nas? Dann, wenn wir ins Licht gestellt werden, auch als Gläubige, a potem, jeżeli my jako wierzący jesteśmy postawieni w świetle, dann begehrt das Fleisch umso mehr auf, wtedy nasze ciało coraz to bardziej zaczyna pożądać und wird genau das streitsüchtig. Właśnie akurat to, tego, co prowadzi do kłótliwości und neidisch, das sehen wir noch. I do zazdrości, co będziemy jeszcze oglądali. Dass dieser Sieg gegenüber Midian ein großer war. A to, że to zwycięstwo przeciwko tym Midianitom było bardzo wielkie. Lesen wir in Jesaja 9. Możemy przeczytać w księdze Izajasza w 9 rozdziale. Dort sagt Gott. W tym rozdziale Bóg powiedział. In Jesaja 9 vers 3. Izajasza 9 rozdział 3 wiersz. Jedenfalls hier bei uns in der Deutschen. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen wie am Tag Midians. Trzeci wiersz. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Das ist dieser Tag, dieser Sieg, von dem wir hier in Richter 7 lesen. To jest mowa w tym miejscu, o tym dniu, o tym zwycięstwie, które oglądamy w 7 rozdziale Księgi Sędziów. 7 vers 23 zeigt. I ten 7 rozdział 23 wiersz pokazuje, dass der Sieg nicht nur für die 300 war. Że to zwycięstwo nie było również też i zyskiem tylko dla tych 300 mężów. Naftali, Asa und ganz Manasse jagten dann auch Midian nach. Bo i Naftali, Asher i całe plemię Manassesa, oni puścili się w pogoń za Midiańczykami. Gott möchte doch letztlich alle von uns benutzen in seinem Kampf. Bo Bóg ostatecznie chciałby nas wszystkich użyć w swojej walce. Auch du musst das Problem der irdischen Segnung, der Konzentration auf das Irdische und den Sieg über das Fleisch erringen. I również ty musisz odnieść zwycięstwo nad twoją koncentracją na tych rzeczach ziemskich. Ein Stamm, Vers 24, muss extra gerufen werden. A jedno pokolenie, o czym czytamy w 24 wierszu, musiało być jeszcze specjalnie do tego wezwane. Efraim nämlich. Mianowicie Efraimici. Ist das vielleicht bei dir oder bei mir auch schon mal der Fall? Czy może w twoim albo moim przypadku taka sytuacja występuje? Dass wir meinen, wir brauchen eine extra Aufforderung, damit auch wir aktiv werden. I myślimy sobie może, że my potrzebujemy szczególnego wezwania, aby w końcu być aktywnym. Die normalen arbeiten sollen ruhig die anderen machen. Bo tą normalną, codzienną pracę niech sobie wykonują zwykli pracownicy. Aber sie kommen und überwinden die beiden Fürsten von Midian, Oreb und Zeb. Ale oni przyszli i oni zwyciężyli łącznie z tymi dwoma książętami midiańskimi, Orebem i Zebem. Interessanterweise heißt es, sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Zeb bei der Kelta Zeb. Jest to interesujące, że tu jest napisane, Oreba zabili na skale Oreba, a Zeba zabili przy tłoczni Zeba. Die Personen waren also zugleich Orte, Gegenden. A więc te osoby jednocześnie były określeniem tych miejsc, tych miejscowości. Oreb heißt übersetzt Rabe. Tłumacząc to słowo Oreb, to oznacza kruk. Und Zeb heißt übersetzt Wolf. A Zeb można przetłumaczyć jako wilk. Das sind die beiden Kennzeichen der Sünde des Menschen. To są te dwie cechy charakteryzujące grzech człowieka. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 11 wiersz. Verdorbenheit. Zepsucie. Rabe, das unreine Tier. Czyli kruk, który jest reprezentantem tych nieczystych zwierząt. Und Gewalttat. I przemoc. Das ist der Wolf. Którą reprezentuje wilk. Das sind Personen. To są osoby. Und zugleich ist das ein Charakterzug des Lebens, nämlich des Fleisches. A jednocześnie jest to cecha charakteryzująca życie w ciele. Das müssen wir überwinden.
To musimy przezwyciężyć. Und damit sind wir bei Kapitel 8. I tym samym możemy teraz przejść do 8 rozdziału. Dort sehen wir, dass diese Männer von Ephraim, die gerade den Sieg errungen haben, tam widzimy, że ci mężowie Efraimici, którzy odnieśli to zwycięstwo, Gideon angehen. Oni zaczęli atakować Gedeona. Was ist das für eine Sache, die du uns getan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Cóż to nam uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midianczykami i mocno się z nim spierali? Ephraim ist ein interessanter Stamm. Efraim to jest bardzo interesujące pokolenie. Ephraim ist der erstgeborene Jakobs. Efraim to pierworodny Jakuba. Natürlich nicht der Reihenfolge nach. Naturalnie nie według kolejności narodzin. Aber durch die Sünde von Ruben. Ale to jest spowodowane grzechem, jaki popełnił Ruben. Bekam ja Josef ein doppeltes Teil. Józef otrzymał podwójny dział. Nämlich Ephraim und Manasse beide wurden mit dem Segen bedacht. Efraim i Manasse, synowie Józefa, zostali podzieleni tym błogosławieństwem. Und Ephraim wurde seinem älteren Bruder Manasse vorangestellt. A Efraim został wyróżniony przed swoim starszym bratem Manassesem. Später würde Juda und Ephraim der Hauptpunkt der beiden getrennten Reiche sein. Później, w przyszłości, to właśnie Juda i Efraim będą szczególnymi wyróżnionymi w tym przyszłym Królestwie Izraela. Und fast von Anfang an finden wir, dass es eine gewisse Rivalität um diese Spitze gab. I prawie od samego początku możemy to stwierdzić, że tam na tych wyżynach tych pokoleń izraelskich dochodziło do rywalizacji między nimi. War nicht Ephraim wie jeder Stamm eigentlich von Anfang an eingeladen mitzukämpfen für das Volk Gottes? Czy to Efraim nie był tak jak wszystkie inne pokolenia izraelskie do tego zaproszony, aby wspólnie walczyć w sprawie Bożej? Warum brauchen sie denn eine extra Einladung? Dlaczego to mieliby oni potrzebować jakiegoś specjalnego zaproszenia? Um sich dann zu beschweren, dass man nicht von Anfang an dabei war. A to tylko po to, aby uskarżać się, że nie mogli być w tej walce od samego początku? Offenbar wusste Gideon etwas von diesem Neid. Najwyraźniej Gedeon znał ten ich zazdrość. Und deshalb hatte er von Anfang an darauf verzichtet, mit ihnen zu handeln, mit diesen Streitsüchtigen. I to od samego początku chciał uniknąć tej kłótni pomiędzy tymi, którzy byli nastawieni na wywoływanie sporów. Gideon kam ja aus Manasse. Aus dem Stamm Manasse. Gideon. Gedeon pochodził z pokolenia Manassesytów. Vielleicht gab es da noch mal eine doppelte Rivalität. I może to właśnie z tego powodu tutaj była podwójna rywalizacja. Warum ist keiner von uns der Anführer? Wir sind doch der Hauptstamm. Dlaczego żaden z nas nie jest przywódcą? To przecież my, Efraimici, jesteśmy tym najważniejszym pokoleniem Izraela. Es gibt kaum ein größeres Übel inmitten Gottes Volk als Neid. Rzadko się zdarza, żeby było większe zło pomiędzy ludem Bożym, jak właśnie zazdrość. Und Eifersucht. Zawiść i zawiść. Und sagen wir bloß nicht, dass wir damit nichts zu tun haben. I nie mówcie, że nie macie z tym nic do czynienia. Wir werden von Kindesbeinen, von Schule an spätestens dazu getrimmt. Bo my od małego dziecka, a najpóźniej od czasów szkolnych, jesteśmy już w tym względzie szkoleni, gut, besser zu sein als unsere Mitschüler. Aby być dobrym i lepszym od swoich kolegów w klasie. In der Ausbildung, im Studium geht es darum, besser zu sein, um dann bessere Chancen zu haben auf einen Arbeitsplatz. A w czasie kształcenia się i studiowania
Rywalizacja prowadzi do tego, żeby być najlepszym, bo wtedy można otrzymać najlepsze stanowisko w zakładzie pracy. Und am Arbeitsplatz geht's dann darum, wieder besser zu sein als der andere, um weiterzukommen oder überhaupt bestehen zu können. A w pracy, w miejscach, gdzie się wykonuje swoje zadania, głównie chodzi o to, aby rywalizować pomiędzy sobą, żeby otrzymać lepsze stanowisko, albo jeśli nie to, to przynajmniej, aby w ogóle w tej pracy się ostać i nie być zwolnionym. Und dann glaubt doch wohl keiner von uns, dass wir das in dem Moment, wo es um das Glaubensleben geht, alles abfallen lassen können. I nie myślmy sobie, że jeżeli chodzi o nasze życie duchowe, to nagle w tym zakresie te skłonności nagle odpadają. Gibt es diesen Neid nicht auch unter uns Geschwistern? Czy tej zazdrości nie ma bardzo często wśród nas wierzących? Vielleicht wenn ich bei meinem Bruder sehe, dass er eine größere Begabung hat als ich. Bo czy nie jest tak, że spoglądam z zazdrością na brata, który ma większe udarowanie niż ja sam? Mehr Einfluss? A może dysponuje większym wpływem na wierzących? Dass er besser ankommt als ich? Może lepiej jest poważany niż ja? Oder bei meiner Schwester, dass sie, wie ich meine, besser aussieht als ich? Albo może w przypadku siostry nie patrzy się na inną siostrę, która może ma lepszy wygląd niż ja sam i zazdrości się jej tego? Das seltsame ist, wie bei der Frage des Reichtums. To jest szczególną rzeczą, na ile to pytanie o nasze bogactwo. Dass je mehr man hat, man dann noch neidisch ist auf jemand, der vielleicht noch ein Stück mehr hat. Że im więcej się posiada bogactwa, tym większe istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy z zazdrością spoglądali na kogoś takiego, który ma jeszcze trochę więcej niż my. Und schauen wir ehrlich in unsere eigenen Herzen, ist da nicht manchmal eine Wurzel oder noch mehr von Neid auch vorhanden? I spójrzmy szczerze w nasze własne serca, czy nie znajdziemy w nich tego korzenia zazdrości? Ein wunderbares Vorbild ist für uns hier der Apostel Paulus. Cudownym przykładem dla nas w tym zakresie jest apostoł Paweł. Wir können auch sagen Gideon. My możemy powiedzieć Gedeon. Da waren solche, die neidisch waren auf den einen wie den anderen. Bo byli tam tacy wierzący, którzy byli zazdrośni w stosunku do innych wierzących. Und der Apostel Paulus sagt in Philipper 1, Vers 15. I apostoł Paweł napisał w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 15 wierszu. Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i kłótliwości. Die haben ausgenutzt, dass er endlich da im Gefängnis war und sie jetzt vorne standen. Oni to do końca wykorzystali, że w końcu Paweł znalazł się w więzieniu, a teraz my możemy być na pierwszym miejscu. Und wie reagiert Paulus? I w jaki sposób Paweł zareagował? Er freut sich, wird doch Christus verkündigt, Vers 18. Darüber freue ich mich. On cieszył się, byle tylko wszystkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Was tut Gideon? A co Gedeon uczynił? Was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Cóż takiego ja uczyniłem w porównaniu z wami? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiezers? Czy powtórne winobranie Efraima nie jest lepsze niż plon winny Abiezera? Das ist keine Heuchelei. Nie widzimy w tym żadnej obłudy. Dieser Mann hat etwas gelernt. Ten mąż nauczył się czegoś szczególnego von den Lektionen Gottes, z tych wszystkich lekcji Bożych, dass in ihm keine Kraft ist, że w nim samym nie ma mocy, dass dieser Krug zerschlagen werden muss, że ten dzban musi być rozbity, dass er nur ein Gerstenbrot ist, że on sam jest tylko tym bochenkiem chleba jęczmiennego. Und selbst das, was nur Nachlese ist bei seinen Brüdern in Ephraim, i nawet to, co jest u jego braci w Efraimie, tylko tym powtórnym winobraniem, czyli zbieraniem tych resztek, achtet er als höher ein, als das, was das Beste aus dem Haus seines Vaters Abiezer tun könnte.
uważa za coś lepszego i większego niż najlepsze plony w jego własnym domu Abiezera. Stell dir vor, ich habe doch nur da diese die normalen Leute besiegt. On im powiedział: ja tylko zwyciężyłem tych normalnych przeciwników. Ihr aber habt die Fürsten Oreb und Zeb überwunden. Ale wy żeście dostali w wasze ręce i zwyciężyliście książąt midiańskich Oreba i Zeba. Dieser Stamm, der schon bei der Landverteilung, Ephraim meine ich, sehr, sehr hochmütig war. To pokolenie Efraima, które już w trakcie podziału tej ziemi obiecanej było bardzo wyniosłym, wurde besänftigt durch diese Worte Gideons. Zostało tutaj tak ułagodzone przez te rozsądne słowa Gedeona. Gideon hätte mit Recht anders reagieren können. Z pewnością Gedeon miałby rację, gdyby w inny sposób zareagował. Ich wiederhole mit Recht. Powtarzam to, miałby rację. Er hat auf sein Recht nicht bestanden. Ale on nie upierał się przy swojej racji. Und dadurch hat seine Brüder gewonnen. I tylko właśnie przez to pozyskał swoich braci. In Kapitel 12 werden wir einen späteren Richter sehen. W 12 rozdziale Księgi Sędziów w przyszłości będziemy mogli oglądać innego ze sędziów, der komplett anders reagiert hat, który całkowicie inaczej zareagował. Und damit eine Spaltung unter Gottes Volk bewirkt hat. I tym samym on sprawił wielki podział wśród ludu Bożego. Was sind wir für Leute? A jakimi to my jesteśmy ludźmi? Sind wir Friedensstifter? Czy jesteśmy tymi, którzy są założycielami pokoju? Ist es unser Anliegen, das Volk Gottes zu vereinen? Czy nam na tym zależy, aby lud Boży jednoczyć? Oder will ich auf meinem Recht bestehen, koste es das Volk Gottes, was es wolle? Albo czy my chcemy kosztem ludu Bożego, nieważne jak wielkim, upierać się tylko przy swoim własnym prawie i swojej własnej racji? Es geht hier nicht um die Wahrheit Gottes. Tutaj w ogóle nie chodzi o prawdy Boże. Aber manchmal könnte auch die Gefahr bestehen. Ale czasami może i takie niebezpieczeństwo zaistnieć, dass ich mich in meinem Recht, in meiner Person verletzt fühle. Że ja w mojej osobie, w moim prawie do uznania czuję się na tyle urażony. Und das zu einer Frage der Wahrheit machen möchte. Że chcę to przekształcić w sprawę dotyczącą prawdy Słowa Bożego. Das hätte Gideon auch tun können. Tak mógłby również i też postąpić Gedeon. Und er hat es nicht getan. A on tak nie uczynił. Ihm war das, die Einheit des Volkes Gottes wertvoll. Dla niego było to bardziej wartościową rzeczą ta jedność ludu Bożego. Ist es unser ganzes Bestreben, wenn eben möglich, die Geschwister zusammenzuhalten? Czy całe moje wysiłki, na ile to jest możliwe, do tego zdążają, aby jednoczyć lud Boży? Der Prüfstein für dich und für mich wird dann kommen, wenn wir angegriffen werden. A tym kamieniem probierczym, kamień probierczy okaże się wtedy, gdy ktoś naszą własną osobę zaatakuje. Wie werde ich wohl reagieren? Wie wirst du reagieren in einer solchen Situation? Jak ja i jak ty zareagujemy właśnie w tego rodzaju sytuacji? Ist uns allen daran gelegen, den Zorn bei jemand zu beschwichtigen? Czy nam bardzo na tym zależy, aby gniew kogoś drugiego ułagodzić? Zorn zu befeuern ist eine Leichtigkeit. Ale rozniecać gniew, rozpalać go, to jest naprawdę dziecinnie łatwą sprawą. Zorn aber zu besänftigen ist ein Akt größter Demut. Ale ułagodzić gniew to jest aktem najwyższego rodzaju pokory. Wie oft geht es mir um meine Ehre? Bo jakże często mi chodzi właśnie o moją własną chwałę. Die wurde hier von Gideon angegriffen. Jakże mocno oni zaatakowali Gedeona. Aber das war ihm egal. Ale dla niego było to obojętne. Hauptsache, das Volk Gottes konnte weiter miteinander vorangehen.
Najważniejszą rzeczą było dla niego, aby ludowi Bożemu dalej się dobrze powodziło. Gideon muss weiter eilen, denn der Feind war noch nicht vollständig besiegt. A Gedeon musiał dalej podążać, bo ten nieprzyjaciel nie został w pełni zwyciężony. 300 Mann. 300 mężów. Wo ist denn Ephraim geblieben? A gdzie podział się Efraim? Seht ihr, sie sind besänftigt. Tak, zobaczcie, my zostaliśmy ułagodzeni. Aber mitkämpfen? Nein. Ale walczyć razem? Nie. Da seht ihr den Charakter und die Gesinnung dieses Stammes. I tak możecie zobaczyć tutaj charakter i usposobienie tego pokolenia Efraima. Streit suchen kann man schnell. Szybko można szukać sprzeczki. Und anderen sagen, wo es lang geht, kann man auch leicht. Anderen sagen, wo es lang gehen soll, kann man auch leicht. I łatwo jest komuś, kogoś pouczać, w jaki sposób ma postępować. Aber dem geschwächten Volk Gottes zur Hilfe kommen mit praktischer Hilfe. Ale wyjść naprzeciw zmęczonym pracownikom Bożym z praktyczną pomocą. Da sind wir so wenig zu bereit. To jakże mało jesteśmy gotowi do tego. So müssen die 300 Leute und Gideon weiter jagen. I tych 300 mężów i Gedeon chcieli dalej gonić wroga. Ermattet und nachjagend. Zmęczeni, ale dalej w pościgu. Wer den Kampf des Herrn führt, wird früher oder später ermatten. Kto prowadzi walkę pańską, ten wcześniej czy później musi być zmęczony. Das kostet Kraft. Gdyż ta walka kosztuje go zużycie siły. Und da diesen Kampf oftmals nur sehr wenige kämpfen, a ponieważ tą walkę walczy tylko niewielu wśród nas, wird es diese wenigen treffen. To właśnie taka sytuacja będzie dotyczyła tylko niewielu. Wie mal jemand gesagt hat, ktoś kiedyś powiedział, wenn es um eine Arbeit geht, die zu tun ist inmitten der Gläubigen, jeżeli chodzi o wykonanie jakiejś pracy pomiędzy wierzącymi, frage nicht diejenigen, die in der letzten Zeit nichts getan haben. To nie pytaj o to tych, którzy w ostatnich latach nic nie zrobili. Sie haben keine Zeit. Bo oni zwykle nie mają czasu. Frage diejenigen, die sowieso schon tätig sind. Pytaj tych, którzy już tak czy tak w tej pracy są czynni. Sie haben zwar eigentlich auch keine Zeit. Oni tak czy tak też nie mają już czasu. Aber sie sind bereit, weiter mit anzupacken. Ale przynajmniej oni są gotowymi, aby chwycić się i następnej rzeczy. So ist man ermattet und jagt trotzdem weiter. Jest się zmęczonym, ale goni się dalej. Und jetzt kommen zwei Städte, Sukkot und Pniel oder Pnuel. I dwa miasta teraz są wymienione, Sukkot i Pniel albo Penuel. Die sind östlich des Jordan. One znajdują się na wschodzie Jordanu. Sie gehören zu dem Volk Israel. Należały te miasta do ludu izraelskiego. Aber sie wollen nicht mitmachen. Ale te miasta nie chciały współdziałać. Sie machen sich sogar eins mit dem Feind. Nawet one się zjednoczyły z nieprzyjacielem. Das geht weiter als das, was Ephraim getan hat. I to, co oni uczynili, posuwa się dalej niż co uczynili Efraimici. Ephraim hat am Anfang mitgemacht. Ephraim na samym początku współdziałał. Sie haben Zeb und Oreb überwunden. Oni zwyciężyli Zeba i Oreba. Aber hier diese beiden Städte sagen zu Gideon. Ale te dwa miasta powiedziały do Gedeona. Als er um Brot fragt. Gdy on ich pytał o chleb. Ist die Faust Zebas und Salmunas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollen? Czy dłonie Zebacha i Salmany są już w twoich rękach, że mamy twojemu zastępowi dać chleba? Die Faust Zebas und Salmunas. Te dłonie Zeba i Zebacha i Salmuny. Das heißt die abgeschlagene Faust. To znaczy, czy te odcięte dłonie tych dwóch książąt? Gemeint ist also, hast du den Sieg schon in der Tasche gegen die beiden? A mieli na myśli, czy ty już zwycięstwo nad tymi dwoma książętami już masz w kieszeni? Diese beiden Städte waren der Meinung, dass Zalmunna und Seba stärker sind als Gideon. Te dwa miasta mniemały, że ten Salmuna i Zebach są mocniejsi niż Gedeon. Seht ihr, das ist die Folge, wenn man sich östlich des Jordan niederlässt. Spójrzcie na to, tak, takie są następstwa tego, jeżeli ktoś
osiądzie na wschodniej stronie Jordanu. Das ist der Bereich, der nicht zu dem Land gehört. A jest to ten zakres ziemi, który nie należał do obiecanej ziemi izraelskiej. Wo man nicht die himmlischen Segnungen genießen möchte. To jest ten zakres, gdzie już nie chce się korzystać z tych niebiańskich błogosławieństw. Sondern wo man sich beschränkt auf die irdischen Segnungen. Ale tam w tych miastach ograniczano się tylko do tych ziemskich błogosławieństw. Da ist nicht nur kein Glaube mehr vorhanden an die Kraft Gottes. Wśród nich nie tylko, że brakowało tej wiary w tą siłę Bożą. Jedenfalls in Zeiten des Niedergangs. Przynajmniej w tamtejszych czasach tego upadku. Sondern man ergreift geradezu Partei für den Feind. Ale nawet doszło do tego, że oni stanęli po stronie nieprzyjaciela. So können wir das Urteil von Gideon verstehen. I dlatego możemy dobrze zrozumieć ten ocenę sytuacji, jaką dokonał Gedeon. Ich werde euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Ja będę wasze ciała mucił cierniem pustynnym i głogiem. Natürlich werden wir als Christen niemanden züchtigen. Naturalnie my jako chrześcijanie nikogo nie będziemy tutaj ćwiczyli, doświadczali. In dieser Weise jedenfalls nicht. Przynajmniej w taki sposób jak tutaj. Aber wenn wir es mit Gläubigen zu tun haben, die Sache des Feindes zu ihrer machen. Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju wierzącymi, którzy będą stawali po stronie nieprzyjaciela, dann müssen wir in neutestamentlicher Hinsicht doch Mittel der Zucht anwenden. To jednak zgodnie z wskazówkami nowotestamentowymi będziemy zmuszeni zastosować środki karności w stosunku do nich. Und davon gibt es eine ganze Anzahl unterschiedlicher Arten der Zucht in der Versammlung Gottes. I wiemy, że jest cały szereg różnorodnych sposobów wykonywania karności wśród zgromadzenia Bożego. Nun in den Versen 10 bis 12 sehen wir dann, wie die übrig gebliebenen 15.000 Mann überwunden werden. I w tych wierszach od 12 do 15 możemy zobaczyć, jak ci mężowie z tych miejscowości tutaj zostali zwyciężeni. Und der König von Midian, Sebach, und die Könige von Midian, Sebach und Salmuna gefangen genommen werden. A również widzimy, w jaki sposób ci książęta midiańscy, Zebach i Salmuna, mogli być również wzięci w niewolę. Einen kurzen Ausflug nach Psalm 83. I teraz króciutko zajrzyjmy do Psalmu 83. Soll noch einmal zeigen, dass die Geschichte auch in dem Buch der Richter nicht allein eine Geschichte der damaligen Zeit ist. I spojrzenie w ten psalm ma nam uzmysłowić, że ta historia opisana w Księdze Sędziów to nie tylko jest historia, która działa się w tamtejszym czasie. Dass uns diese Geschichte nicht nur geistliche Lektionen für die christliche Zeit gibt. Że ta historia nie tylko nam daje te duchowe lekcje na nasze chrześcijańskie czasy, sondern dass es eine direkte Prophetie von der Endzeit, der zukünftigen Endzeit ist. Ale że ona również jest bezpośrednią wyrocznią proroczą dotyczącą przyszłych czasów końcowych. Mit den Feinden, Vers 10, soll getan werden wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kison. Tutaj w 10 wierszu czytamy: uczyń nieprzyjaciołom jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kishon. Da sehen wir, was damals passierte. I tutaj oglądamy, co wtedy się stało. Dieses ganze Heer Siseras wurde zum Dünger für den Erdboden. I cały ten zastęp Dünger, Vers 11. Cały ten zastęp Sisery stał się nawozem ziemi. Das muss also eine furchtbare Schlacht gewesen sein für diese Leute von Sisera. To musiało być okropną porażką, rzezią tych wszystkich wojowników, którzy nadciągnęli razem ze Syserą. Und das wird gesagt in Bezug auf die Zukunft, auf Assur und so weiter, Vers 9. I to wszystko jest powiedziane w związku z przyszłością, co czytamy w wierszu 9 w stosunku do Asura.
Vers 12, die Feinde sollen gemacht werden wie ihre Edlen, wie Oreb und wie Seb und wie Sebach und wie Zalmunna, alle ihre Herrscher. I w wierszu 12 postąp z dostojnikami ich, jak z Orebem i Zebem, jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich. Das ist eine Prophetie dessen, was in der Zukunft passieren wird mit den Feinden des Volkes Gottes. To jest prorocza wizja tego wszystkiego, co w przyszłości będzie się działo ze wszystkimi nieprzyjaciółmi ludu Bożego. Genau genommen sind das drei Etappen des Sieges Gottes. Dokładnie patrząc, to są trzy etapy tego zwycięstwa Bożego. Über den Sieg bei Megiddo von Deborah und Barak haben wir schon gesprochen. Co do tego zwycięstwa w Megiddo, które dokonał Barak i Debora, już mówiliśmy o tym. Das ist der Sieg über den Antichristen und den römischen Kaiser. To jest zwycięstwo nad nad Antychrystem und den römischen Kaiser. I nad tym rzymskim cesarzem. Dann zweitens der Sieg über Seb und Oreb. A dalej zwycięstwo nad Zebem i Orebem. Der fand im Land statt, które odbyło się wewnątrz kraju izraelskiego. So wird Assyrien im Land von dem Herrn Jesus vernichtet, wie der Prophet Jesaja zeigt. To też i Asyria, tak jak przepowiada to prorok Izajasz, zostaną w tym kraju izraelskim osądzeni i zwyciężeni. Und jetzt haben wir gesehen, dass Sebach und Zalmunna östlich des Jordan gegriffen werden. I widzieliśmy też to, że ten Sebach i Zalmunna zostali pochwyceni na wschód od Jordanu. So werden Edom und andere Verbündete Feinde der Gläubigen, des gläubigen Überrestes außerhalb des Landes dann überwunden werden. Tak też i wszyscy wrogowie Izraela będą też i na wschodzie od tego kraju, poza tym krajem zwyciężeni. Wir sehen dann in unserem Kapitel ab Vers 13. A w naszym rozdziale 8 sędziów od 13 wiersza możemy oglądać, dass Gideon nach diesem Sieg dann auch die Zucht an diesen beiden Städten Sukkot und Pniel vornimmt. Że Gedeon, powróciwszy z tej walki, dokonał tej karności w stosunku do mieszkańców Sukkot i mieszkańców Pniel. Das waren zwei Städte. To były dwa miasta, die eine große Vergangenheit durch ihre Vorväter hatten, zum Beispiel Jakob. Które szczyciły się wielką swoją przeszłością na podstawie przeżyć swoich przodków, na przykład Jakuba. Aber du kannst dich noch so sehr auf deine Vorväter, auf frühere Generationen am Ort berufen. Ale ty mógłbyś się jeszcze bardziej powoływać na twoich przodków i wcześniejsze generacje, które w twoim zgromadzeniu dawniej były czynne. Damit kannst du dein heutiges Verhalten nicht begründen. Ale tym samym nie możesz tutaj usprawiedliwić swojego dzisiejszego zachowania. Nur weil du das, weil du eine große Tradition hast. Tylko z tego powodu, że ty masz wielką tradycję, ist nicht das richtig, was du tust. Wcale nie jest właściwe to, co ty teraz czynisz. Nur weil an deinem Ort mal dieser und jener früher gewesen ist. Tylko z tego powodu, że w twojej miejscowości ktoś ten czy ów kiedyś działał, kannst du nicht handeln, wie du meinst. Nie możesz postępować tak, jak sobie wymyślisz. Es kommt darauf an, dass du den Willen Gottes tust. Bo chodzi o to, abyś wykonywał wolę Bożą. Damit befindest du dich in guter Tradition von Glaubensleuten. I w tym będziesz się znajdował w dobrej tradycji wszystkich wierzących. Schön ist auch, dass Gideon sich bei seinem eigentlichen Auftrag nicht hat abbringen lassen. Bardzo piękne jest to, że Gedeon nie dał się niczym odciągnąć od wykonania tego zlecenia, które otrzymał. Ihm ging es nicht in erster Linie darum, Zucht zu üben. Jemu w ogóle nie chodziło w pierwszym rzędzie o to, żeby wykonywać jakąkolwiek karność. Sondern den Sieg über den Feind zu erringen. Jemu chodziło o to, aby dokonać zwycięstwa nad nieprzyjacielem. Satan will uns mit allen möglichen Mitteln davon abbringen. A szatan stara się wszelkimi możliwymi środkami od tego właśnie odciągnąć. Überwinder zu sein.
abyśmy czasem nie stali się zwycięzcami. Die Zucht hat ihren Platz, bo karność zawsze ma swoje własne miejsce. Aber sie steht nie an erster Stelle. Ale nigdy karność nie może być postawiona na pierwszym miejscu. Der Auftrag von uns ist nicht, Zucht zu üben. Bo my nie otrzymaliśmy zadania, aby wykonywać karności, sondern den Auftrag Gottes zu erfüllen. Ale my otrzymaliśmy zadanie wykonywać te zlecenia od Boga. Manchmal ist Zucht nötig. Czasami jest rzeczą konieczną wykonywanie karności. Und noch einmal, wir haben ganz unterschiedliche Maßnahmen der Zucht im Neuen Testament, nicht nur eine. I jeszcze raz powtarzam, my mamy różnorodne miary wykonywania karności w Nowym Testamencie i nie tylko jeden rodzaj. Aber lasst uns dadurch nicht von unserem eigentlichen Auftrag wegbringen, den wir haben. Ale poprzez to wykonywanie karności nie dajmy się odciągnąć od właściwego zadania, które mamy wykonywać. Aber dann muss auch die Zucht sein. Ale może też i będzie konieczne, żeby wykonywać karność. Und der Hochmut dieser Leute bringt sie letztlich um. I pycha tych ludzi właśnie doprowadziła do tego, że musieli zginąć. Soweit ist die Geschichte von Gideons eine Geschichte, die uns immer wieder geistliches Wachstum und Höhen. I w tym zakresie historia Gedeona jest zawsze historią, która nam pokazuje i daje przykład tego duchowego wzrostu. Es gibt kaum einen Zeitpunkt, der gefährlicher ist für uns Gläubige. Nie ma innego bardziej niebezpiecznego miejsca czasowego dla nas wierzących, als der, wo wir einen Glaubenssieg errungen haben. Jak właśnie wtedy, gdy my osiągniemy duchowe zwycięstwo. So auch bei Gideon. I tak też i działo się w przypadku Gedeona. Ich glaube, die Wurzel seines Problems, die wir jetzt dann feststellen. Myślę, że korzeniem jego problemu, który teraz za chwilę stwierdzimy, jest to. Finden wir schon in dem Kampf in Kapitel 7. Możemy go oglądać już w tej walce opisanej w 7 rozdziale. In Vers 18 am Ende sagt er. Bo w wierszu 18 pod koniec on powiedział, dass das Volk sagen soll für den Herrn und für Gideon. Że ten cały lud, który miał za sobą, miał zawołać za Pana i za Gedeona. Warum reicht er eigentlich nicht für den Herrn? Dlaczego by nie wystarczyło zawołać dla Pana? Wollte er doch ein bisschen Ehre abhaben? Czy on również chciałby troszeczkę tej czci odebrać dla siebie? Das ist ein Spiegel von mir, von unserem Herzen. To jest właśnie odzwierciedlenie moje i naszych wszystkich serc. Die Wurzel des Falls von Elia. Ten korzeń upadku Eliasza finden wir in der Situation, wo er den größten Sieg in seinem Leben in 1. Könige 18 erringt. Znajdujemy w tym miejscu, gdy on największe zwycięstwo w swoim życiu dokonał w pierwszej księdze królewskiej 18 rozdział. Als er dort diese Ansprache gegen die Priester des Baal hält, gdy on tam przemówił do tych proroków Baala, da największe przemówienie swojego życia, da finden wir das erste Mal, dass er sagt, ich allein bin übrig geblieben. To po raz pierwszy tam czytamy, że on o samym sobie mówi, ale ja sam tylko pozostałem. Da bringt es ihn noch nicht zu Fall. To wyrażenie go nie doprowadziło do upadku. Aber der Augenblick würde kommen, wo er durch diese Ich-Sucht. Ale nadejdzie taka chwila, w której on poprzez szukanie tego samego, swojego własnego ja, będzie w stanie upadku. Umkommt. I zginie. Hier finden wir jetzt ab Vers 18 in unserem Kapitel. Tutaj w naszym rozdziale od 18 wiersza możemy dowiedzieć się, dass Zebach und Zalmunna vor Gideon kommen. Że Zebach i Salmuna stanęli przed Gedeonem. Auf einmal lernen wir etwas von einer Geschichte, die wir sonst überhaupt nicht finden. Nagle tutaj poznajemy jakąś historię, którą nigdzie indziej nie mamy zapisaną. Er fragt sie, wie waren die Männer, die ihr bei Tabor erschlagen habt? On pyta ich, co to byli za mężowie, których wybiliście w Tabor? Das muss eine frühere Geschichte dieser beiden Könige gewesen sein. To musiało być w dawnej historii życia tych dwóch królów. Ihre Antwort, wie du, so waren sie, jeder angestellt wie ein Königssohn.
A ich odpowiedź brzmiała: takimi jak ty był każdy z nich z wyglądu jak królewicz. Gott hatte Gideon gelehrt, dass er sich nicht auf sich selbst stützen darf. Bóg pouczył Gedeona, że nie wolno mu opierać się na samym sobie. Dass er leer von sich sein muss und voll von dem Licht Gottes. Że musi całkowicie opróżnić siebie samego z własnego ja, a wypełnić się światłością Bożą. Und jetzt kommen Schmeichler. I teraz nagle przychodzą ci, którzy schlebiają mu. Du bist doch ein Königssohn. Ty przecież jesteś królewiczem. Wisst ihr, kaum etwas ist gefährlicher für uns, als geschmeichelt zu bekommen. Nic innego nie jest właśnie tak niebezpiecznego, jak ktoś, kto przychodzi do nas z pochlebstwami. Wir wollen als Gläubige dankbar sein, auch für einen Dienst dankbar. My jako wierzący chcemy zawsze być wdzięcznymi, również i wdzięcznymi za wykonaną służbę. Und das dürfen wir auch einmal sagen. I też czasami możemy to wyrazić, powiedzieć. Aber wenn wir anfangen zu schmeicheln, ale od tego momentu, gdy zaczniemy schlebiać komuś, sehen wir eine Wurzel, die ganz, ganz gefährlich ist. To możemy zobaczyć korzeń, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Aha, to będziemy mogli wtedy zasiać korzeń, który jest bardzo niebezpieczny. Zweitens sehen wir hier in Vers 18, nee, Vers 19. Po drugie, możemy tu zobaczyć w tym 19 wierszu. Warum Gideon diese Frage überhaupt gestellt hat? Dlaczego w ogóle Gedeon postawił to pytanie? Das waren meine Brüder. Bo on odpowiedział: to byli moi bracia. Und wir müssen wohl annehmen, dass das seine leiblichen Brüder oder Halbbrüder gewesen sind. I musimy to przyjąć, że to mogli być jego cieleśni bracia lub półbracia. Und er sagt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. I on powiedział: gdybyście ich zachowali przy życiu, to oszczędziłbym was. Wie bitte? Die Feinde des Volkes Gottes wollte er am Leben lassen, wenn sie seine Brüder nicht umgebracht hätten? Jak to on miałby zachować przy życiu nieprzyjaciół Bożych tylko z tego powodu, że oni zachowali przy życiu jego własnych braci? Das zeigt uns, dass wenn es unsere leibliche Verwandtschaft geht. To zdarzenie pokazuje nam, że jeżeli chodzi o nasze cielesne powiązania rodzinne, wir alle, ich wiederhole, wir alle nicht mehr klar ein klares Urteil haben. My wszyscy, powtarzam to jeszcze raz, my wszyscy nie mamy nigdy jasnej umiejętności rozsądzania tej sprawy. Ich sah jetzt kürzlich einen Brief. Niedawno widziałem taki list. Da ging es um eine Ausschlussfrage. W tym liście rozważana była sprawa wyłączenia. Und da schrieb der leibliche Bruder einer Ausgeschlossenen. I tam pisał cielesny brat osoby wyłączonej. Ich schreibe euch den Versammlungen da im Umkreis nicht als leiblicher Bruder, sondern als geistlicher Bruder dieser Frau, Schwester. Ja piszę do was nie jako cielesny brat tej siostry, ale jako duchowy brat tej siostry. Das ist einfach Unsinn. To jest po prostu bez sensu. In dem Moment, wo meine leiblichen Beziehungen betroffen sind, bin ich nicht mehr objektiv. W tym momencie, gdy dotknięte moje są moje własne cielesne powiązania rodzinne, stają się nieobiektywnym. Entweder werde ich zu weich, zu lasch. Albo staję się zbyt miękki i łagodny. Manche werden auch übermäßig scharf im Urteil. Ale niektórzy stają się ponad miarę ostrymi w swoich wyrokach. Deshalb ist es immer richtig. I dlatego zawsze będzie to właściwe. Wenn es die Aufnahme zum Brotbrechen zum Beispiel geht. Jeżeli będzie chodziło o sprawę przyjęcia do łamania chleba. Wenn es die Frage eines Ausschlusses geht. Jeżeli będzie chodziło o sprawę wyłączenia kogoś ze społeczności. Dass sich die Angehörigen der betreffenden Person aus einem solchen Treffen zurückziehen. Aby członkowie rodziny nie brali udziału w tego rodzaju spotkaniu, które tą sprawę rozważa. In kleinen Versammlungen ist das nicht möglich, ist das nicht immer möglich. W malutkich zgromadzeniach nie zawsze jest to możliwe. Aber wenn es eben möglich ist, sollten wir diesen Grundsatz festhalten.
Ale jeśli to będzie możliwe do zachowania, to trzymajmy się zawsze tej zasady. Hier sehen wir, dass Gideon im Unterschied zu Josua das Gericht nicht selbst ausführen will. Tutaj widzimy, że w odróżnieniu od Jozuego Gedeon nie chce wykonać tego sądu osobiście, sondern Vers 20 seinem Erstgeborenen übertragen möchte. Ale jak czytamy w wierszu 20, chciał to przekazać swojemu pierworodnemu. Aber wenn es um das Urteil, die Beurteilung gerade in der Versammlung Gottes geht, ale jeśli chodzi o te dokonanie osądu, szczególnie na płaszczyźnie zgromadzenia, können wir das keinen Jungen, keinen Anfängern überlassen. Nie możemy tego zostawić komuś młodemu i początkującemu. Wir haben die Verantwortung dann auch zu handeln, wie Gideon das hätte tun müssen. My mamy odpowiedzialność, aby zacząć działać tak, jak musiałby to uczynić wtedy Gedeon. Vers 22, der nächste Angriff auf Gideon. A od wiersza 22 następny atak na Gedeona. Von den Männern von Israel, die zu ihm sagen, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn, deines Sohnes Sohn. Ze strony mężów izraelskich, którzy powiedzieli do Gedeona, panuj nad nami ty, twój syn i twój wnuk. Gideon ist immer noch stark im Glauben. Gedeon dalej jest jeszcze mocny we wierze. Er wehrt das ab. On tutaj to obronił się. Nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn, sondern der Herr. I powiedział, ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami, Pan będzie panował nad wami. Du magst noch so begabt sein. Ty możesz być podwójnie tak obdarowany jak dotychczas. Erliege nie der Gefahr, dass du meinst, die Dinge bestimmen zu müssen. Nigdy nie ulegaj temu niebezpieczeństwu, że będziesz mniemał, że to ty musisz o tych rzeczach decydować. Mateusz 23, niemand soll sich Vater, Herr, Lehrer nennen lassen. Mateusza 23 rozdział, tam czytamy, że nikt nie pozwala siebie nazywać ojcze albo nauczycielu. Es gibt nur einen Herr, er hat das Sagen und sein Wort. Tylko jest jeden Pan, on ma do powiedzenia zawsze i jego słowo obowiązuje. Natürlich benutzt der Herr Brüder, die das Wort auslegen, die auch bestimmte Verantwortung übernehmen. Naturalnie Pan używa braci, którzy słowo wykładają i odpowiedzialność przejmują. Aber wenn ich anfange, meine Gedanken durchsetzen zu wollen. Ale jeżeli ja rozpocznę od tego, aby próbować przeforsować moje własne myśli, dann fange ich an zu herrschen. Wtedy ja już rozpoczynam panować. Was war der Grund, dass das Volk ihn darum bat zu herrschen? Jaki był powód, dlaczego lud go prosił o to, aby on panował nad nimi? Du hast uns gerettet. Ty nas wybawiłeś. Wer hatte das Volk aus Midian gerettet? Kto wybawił ten naród z rąk Midianczyków? Seht ihr, Schwert des Herrn und Schwert Gideons. Spójrzcie na to. Miecz Pana, miecz Gedeona. Nein, es war allein der Herr. Nie, jedynie to była sprawa Pana. Gegen diesen Einwurf sagt Gideon nichts. W stosunku do tego zarzutu Gedeon nic nie powiedział. Seht ihr, wenn man geschmeichelt bekommt, früher oder später, glaube ich, ist keiner von uns immun dagegen. Spójrzcie na to, jeżeli ktoś spotka się z pochlebcą, to wcześniej czy później niestety puści moc szczepionki i ulegnie temu zakażeniu. Irgendwann fängt die Mauer an zu bröckeln. Bo wcześniej czy później ten mur obronny zacznie się kruszyć. Natürlich dürfen wir dankbar sein, wenn der Herr Brüder benutzt oder Geschwister benutzt zum Nutzen der Versammlung. Naturalnie mamy być zawsze wdzięczni za to, jeżeli Pan będzie używał wierzących dla dobra całego zgromadzenia. Aber wenn wir auf einmal diese Leute sehen, statt den Herrn zu sehen, dann haben wir einen vollkommen falschen Blick. Ale jeżeli zamiast Pana będziemy widzieli tylko tych ludzi, to będziemy znajdowali się w niewłaściwym punkcie patrzenia. Wir sind in Deutschland gerade in einer Zeit. My w Niemczech akurat znajdujemy się w takim okresie czasu, wo eine Reihe von alten Brüdern, Führern nach und nach jetzt abtreten und nicht mehr können. Że cały rząd starszych braci
ze względu na wiek odstępuje od wykonywania czynnie tej służby, bo już dalej nie mogą. Und natürlich sind wir traurig irgendwie. I naturalnie my jesteśmy tym zasmuceni. Und sind wir dankbar für den Dienst dieser Brüder. I jesteśmy wdzięczni dalej za tą służbę tych braci. Aber haben sie uns gerettet? Ale czy to oni nas wyratowali? Oder ist es der Herr, der wirkt? Albo czy to jest Pan, który działał? Wir wollen sie achten, wie der Herr uns das auch zeigt. Jak my mamy działać tak, jak Pan nam to pokazuje? Aber wir wollen auf den Herrn sehen, nicht auf Menschen. Jeżeli nie będziemy patrzyli na Pana, tylko na ludzi. Vers 24 zeigt uns, dass Gideon dann auf einmal zu Fall kommt. Wiersz 24 nam pokazuje, że Gedeon tutaj jeszcze raz zachwiał się i upadł. Herrschen wollte er nicht. On nie chciał wprawdzie panować, aber von der Beute wollte er doch etwas haben. Ale z tego łupu, jaki zdobyli, chciał jednak trochę otrzymać. Und zwar das Gold, was die Kamele da hing. A mianowicie tego złota, które wisiało na wielbłądach. Und Vers 26, die Ohrringe und weitere Sachen, Halsketten und so weiter, die er bekommen hat. A w wierszu 26 kolczyki i łańcuszki, które on otrzymał. 1700 sekel gold kam zusammen. I uzbierała się tutaj ilość 1700 sykli złota. Wenn man bedenkt, dass das 12 gram ein sekel ist. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeden sykel to jest 12 gramów, dann ist das eine ziemlich hohe Anzahl von Kilo, die da zusammenkommen. To stwierdzimy, że to znaczna ilość kilogramów się zgromadziła. Was wollte denn Gideon mit diesem Gold auf einmal machen? Co Gedeon miał na myśli i co chciałby zrobić z tą ilością złota? Das lesen wir in Vers 27. O tym czytamy w 27 wierszu. Er macht daraus ein Bild, ein Denkmal. On z tego kazał porządzić taki obraz, taki pomnik, dass er in der Stadt Ofra aufstellt. Który on wystawił w mieście Ofra. In eurer Übersetzung steht nun, dass es einfach irgendein Denkmal war. W polskim tłumaczeniu jest napisane, że to był posąg, taki pomnik. Im Grundtext steht aber, dass es ein Ephod gewesen ist. Ale w tekście oryginalnym tej Księgi Sędziów jest tutaj użyte słowo ephod. Das Ephod war die Priesterkleidung. Bo ephod to było odzienie kapłańskie. Und offensichtlich hat aus diesem Gold ein großes Kleid, Oberkleid gemacht, das eben wie diese Priesterkleidung aussah. I najwyraźniej on wykonał z tego złota potężnych rozmiarów odzienie kapłańskie. Gideon ist nicht in die Falle gelaufen, König zu werden in Israel. Gedeon nie wpadł w tą pułapkę, aby dać się ustanowić królem nad Izraelem. Aber diesen Priesterdienst. Ale wykonywać taką służbę kapłańską. Der hat ihm doch gefallen. To by mu się podobało. Er war aber nicht von dem Stamm der Leviten und schon gar nicht von der Familie Mose, Aarons. On w ogóle nie był z pokolenia Lewitów ani z rodziny Aarona. Wahrscheinlich hat er zurückgedacht an dieses Opfer in Ofra, was er da auf dem Felsen gebracht hat. Może on pomyślał sobie o tej ofierze, którą złożył w Ofrze, was Gott na, na tej skale, was Gott auch angenommen hat, którą Bóg przyjął od niego. Und durch dieses Ephod wollte er an diese Rettung, die von Ofra sozusagen ausging, erinnern. I poprzez ten Ephod on chciał tutaj przypomnieć o tej ofierze tam w Ofrze. Aber sollte Anbetung, sollten Opfer in Ofra gebracht werden? Ale czy uwielbienie i ofiary mają być składane w Ofrze? War das der Ort, den Gott ausersehen hatte? Czy ta miejscowość była tą miejscowością, którą Bóg przewidział w tym celu? Wollte Gott, dass durch dieses Ephod letztendlich die Taten Gideons bestaunt wurden? Czy Bóg chciałby, aby przez ten Ephod były podziwiane te czyny Gedeona? Nein, das war nie der Gedanke Gottes. Nie, to nigdy nie było w zakresie myśli Bożych. Und wo immer wir Menschen uns etwas überlegen,
I tam, gdzie my ludzie nad czymś się zastanawiamy, sei es noch so gut gemeint. Nieważne jak to dobre mielibyśmy zamiary. Und Gideon wollte mit Sicherheit keinen Götzendienst einführen. I z całą pewnością Gedeon też nie chciał tutaj zaprowadzić bałwochwalstwa. Er wollte zunächst mal erinnern an das, was Gott gewirkt hatte, natürlich durch ihn. On najpierw chciał sporządzić coś, co by przypominało, co Bóg dokonał naturalnie przez niego. Und doch wurde es, wie wir in Vers 27 lesen, zu einem Anlass größten Götzendienstes in Israel. A jednak to, co on sporządził, tak jak czytamy w tym 27 wierszu, to stało się pułapką dla Gedeona i jego domu i do ustanowienia w całym Izraelu nierządu kultowego. Jak ta sprawa wygląda w moim i w twoim życiu? Hast du einen Glaubenssieg errungen einmal? Czy ty dokonałeś kiedyś zwycięstwa we wierze? Erzählst du ihn auch gerne herum? Czy ty chętnie o tym wokoło siebie opowiadasz? Eigentlich soll das vielleicht zunächst mal an das Wirken Gottes erinnern. W zasadzie mogło to na początku przypominać na działanie Boże. So wie bei Gideon. Tak jak w przypadku Gedeona. Aber so ein bisschen Ehre für mich bleibt doch auch dabei übrig, oder? Ale tak troszeczkę tej chwały dla siebie samego też tam było, nieprawdaż? Bo tu chodzi o to, żeby pokazać, co Pan ze mną albo za moją pomocą zdziałał. Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o nasze motywy w zakresie tego, co my czynimy. Weisen wir wirklich auf Christus und auf Gottes Wirken hin? Czy rzeczywiście my wskazujemy zawsze na Chrystusa i na działanie Boże? Albo dlaczego z innych powodów opowiadamy to czy owo innym? A po drugie, Gideon wollte nicht herrschen. Gedeon nie chciał panować. Aber in dem Priesterdienst, da wollte er doch eine Ephod-Rolle übernehmen. Ale jeśli chodzi o wykonywanie służby kapłańskiej, to chętnie chciałby przejąć taką rolę noszącego efod. Wenn der Herr dir eine geistliche Gabe gegeben hat, jeżeli Pan tobie darował duchowy dar, davon spricht der Dienst von Gideon, a o tym duchowo właśnie opowiada ta służba Gedeona, dann heißt das in keiner Weise, to w żadnym wypadku to nie oznacza, dass du im Blick auf den Bereich der Anbetung des Gottesdienstes eine besondere Funktion hättest. Że ty miałbyś w zakresie tej służby dla Boga i uwielbienia szczególnego rodzaju służbę wykonywać. Wir sind alle Anbeter in gleicher Weise. Bo my wszyscy jesteśmy chwalcami w jednakowy sposób. Da gibt es keinen, der irgendwie herausragende Funktionen hätte. Nie ma ani jednego, który by miał jakąś szczególnego rodzaju funkcję pełnić. Da gibt es zum Beispiel keinen und auch keine Gruppe von Brüdern, die sagen könnte. I nie ma ani jednej takiej osoby albo grupy braci, którzy mogliby powiedzieć. Nur wir könnten für Brot und Kelch danken. Tylko my możemy dziękować za chleb i za kielich. Nein, auch wenn du noch so viel Einsicht haben magst. Nawet jeżeli byś miał podwójną ilość umiejętności rozsądzenia, jak dotychczas posiadasz, i jeżeli byś był jeszcze podwójnie obdarowanym sługą pańskim niż dotychczas, jesteś chwalcą w taki sam sposób, jak każdy inny brat i siostra. Nicht mehr. Niczym więcej. Verse 29 bis 32 zeigen uns. Wiersze 29 do 32 pokazują nam, dass Gideon abgelehnt hatte, König zu sein. Że Gedeon to odrzucił, aby być królem nad Izraelem. Und doch diese Frucht in seinem Herzen aufgegangen ist. A jednak ten owoc w jego sercu pojawił się. Er nennt seinen Sohn Abimelech. On nazwał swojego syna Abimelech. Was heißt das denn? Co to imię oznacza? Mein Vater ist König. Mój ojciec jest królem. Ist es nicht wahr,
dass wenn wir für uns selbst nicht die Ehre suchen, czy nie jest tak, jeżeli my sami nie poszukujemy uznania i chwały, jedenfalls nicht direkt, może nie tak bezpośrednio, wir sie über unsere Kinder suchen könnten, że nie chcielibyśmy właśnie tej chwały i uznania poszukiwać dla swoich własnych dzieci? Wie oft erzählen wir etwas von unseren Kindern? Jakże często my opowiadamy rzeczy dotyczące naszych własnych dzieci und wollen dadurch ein Stück weit Ehre auf uns selbst herabziehen. I tym samym chcielibyśmy część tej chwały na siebie samych ściągnąć. Dieser Mann würde selber den Königsthron für sich selbst beanspruchen. Bo ten mąż Abimelech, on będzie kiedyś w przyszłości dla siebie samego pożądał tronu królewskiego. Aber damit endet diese Geschichte nicht. Ale na tym nie kończy się ta historia. Schon Vers 28 zeigt, dass durch Gideon 40 Jahre Ruhe war. Już 28 wiersz na to wskazuje, że przez 40 lat był spokój w Izraelu. Verse 33 bis 35 zeigen, a wiersze od 33 do 35 pokazują, dass das Volk Israel, że lud izraelski wieder in Götzendienst und böse Dinge verfiel, znowu wpadł w bałwochwalstwo i wykonywanie złych rzeczy und keine Güte erwiesen an dem Haus Jerubal Gideons, i nawet nie wyświadczył dobroci temu domowi Jerubala Gedeona, der hier in seinem ganzen Titel genannt wird. Tutaj w tym wierszu 35 cały jego tytuł jest wymieniony, weil seine Treue und das Gute hervorgehoben werden soll, das er getan hat. Dlatego, że jego wierność i to dobro, które on dokonał, mają być tutaj uwypuklone. Es waren Wurzeln und auch Folgen dieser Wurzeln bei ihm vorhanden, die nicht gut waren. Były w nim samym te korzenie i następstwa, czyli owoce tych korzeni, które nie były dobre. Aber Gott steht zu seinem Diener. Ale Bóg przyznaje się do swoich sług. Gott malt keine Geschichte eines Mannes, ohne die Realität auch des Versagens zu zeigen. Bóg nie pokazuje historii całej jakiegoś męża, nie wymieniając wszystko to, co w rzeczywistości się działo, nawet i to, że ten mąż również i zawiódł. So wie auch mein und dein Versagen sieht. Tak samo jak i on widzi, że ty i ja też zawodzimy. Aber wer ihm dient, wie Gideon das getan hat. Ale kto jemu służy, tak jak to wykonywał Gedeon? Er in großer Treue i w wielkiej wierności und erstaunlicher Sanftmut i w godnej podziwu pokorze und über große Zeit in großer Demut i w długim okresie czasu w wielkiej pokorze. Das darf ein Vorbild sein. To w tym zakresie on może być naszym wzorcem do naśladowania. Für mich und auch für dich. Dla mnie i dla ciebie.